typową polską tradycją zaczynania później. Zaczynamy punktualnie. Ja nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich i będę dzisiaj prowadził tą debatę. Zapraszam tutaj na krzesełka nie elektryczne, tylko myślę, że wygodne. Panią, właściwie to ja nie wiem, czy panią, nie, może nie. Martę Madejską, Miasto Ł, Gazeta Społeczna. Tak. To jest twoje. Krzysztofa Wychowałka z Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła. Też sobie pozwolę bez panowania, bo się znamy 30 lat? Nie. Tutaj pana Waldemar Marzec. Pan Waldemar Marzec. Jest. Proszę bardzo. Mieszkaniec Łodzi. Z panem się nie znamy, więc będę na pan. I Jan Bocian. Zapraszam, jeśli chodzi o Łódzka Szkoła Rewitalizacji. Państwa zachęcam do zasiadania, bo stać będziemy 2 godziny, jeżeli państwo trwają do końca. Mamy panelistów taki skład, jaki mamy. Niestety ta debata Łodzianie decydują i jeszcze nie zaszczyciła nas swoją obecnością pani prezydent Hanna Zdanowska, ale jesteśmy dobrej myśli i myślę, że im bliżej wyborów, tym większa szansa na to, że kiedyś pani prezydent się w naszych skromnych progach pojawi. Ale będziemy, jesteśmy cierpliwi. To po pierwsze. Po drugie, zasady dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie byli na naszej debacie. Zasady są elastyczne, ale rama jest taka, oczywiście możemy z nim zrezygnować, jeżeli Państwo uznacie w jakimś momencie debaty, że to nie ma sensu, a nie przekonacie, że mądrzejszą ramą czy zmianą jest taka, nie inna. Natomiast do momentu, kiedy Państwo mnie nie przekonacie, to rama jest taka, że debata trwa 2 godziny. Pierwszą godzinę poświęcamy na głosy, które dajemy panelistom i być może będzie jedna równa, być może 2. Oprócz, jakby mamy takie, ponieważ jesteśmy, tak przynajmniej władze mówią, smart city, podobne jesteśmy jako Łódź, więc my uznaliśmy, że 12. debata bez pani prezydent trzeba w końcu być tym smart i dzisiaj city i będziemy dzisiaj panią prezydent mieć na wideo, tak? Na ekranie wypowie się, zaprosiliśmy ją tak wirtualnie. To będzie 5. panelista. Później Państwu oddam głos i to będzie przynajmniej godzina, ale jeżeli Państwo z jakichś przyczyn uznajecie, że warto w tej pierwszej godzinie zadawać jakieś pytania, bo tylko nie w sposób zmasowany, to oczywiście jest to możliwe i jak najbardziej dopuszczalne. Tak? No, bywały gorące debaty, ale nigdy takie, że się tutaj powiliśmy, więc myślę, że spokojnie damy dzisiaj radę. Temat jest taki gorący, ale wdzięczny. I teraz ja może zacznę tą debatę taką historią, którą znalazłem w internecie. Krótka, 4 zdania czy 5. Dawni królowie z Syjamu, obecna Tajlandia, mieli w zwyczaju obdarowywać swoich fałszywych przyjaciół prezentami, tyleż okazałymi, co bezużytecznymi, których koszt utrzymania doprowadzał obdarowanych do ruiny. Ofiary hojności w cudzysłowie, władcy stawały się przed dylematem. Nie przyjąć prezentu, co równałoby się z obrazą majestatu i dalszymi tego konsekwencjami, albo pokornie się cieszyć z kłopotliwego podarunku, jakim nierzadko bywało dzikie zwierzę, na przykład słoń. To jest historia, która była inspiracją do znalezienia tytułu na dzisiejszą debatę, czyli Zielone Expo Orientarium, czy to jest białe słoń, czy białe słonie, można używać w liczbie mnogiej, czy jednak szansa dla Łodzi. Mam nadzieję, że dzisiaj sobie o tym porozmawiamy w tak zaszczytnym gronie. Pierwsze pytanie do Marto, do Ciebie, ponieważ no jesteś jakby osobą i reprezentujesz środowisko i ekipę, która przynajmniej z oglądu i analizy internetu ma najdłuższy staż, jeśli chodzi o zainteresowanie tematem orientarium. Jakbyś mogła powiedzieć, jak to się zaczęło u Ciebie, dlaczego to się stało dla Ciebie ważne, no i co się tam zadziało przez ten czas, kiedy zaczęłaś się interesować tematem i on Cię wciągnął? No to, jeżeli się przedstawię dla osób, które nie wiedzą, jak reprezentuję Łódzką Gazetę Społeczną Miasto L, która jest medium obywatelskim, opartym na wolontariackim, obywatelskim dziennikarstwie. I od 5 lat, kiedy gazeta działa, właściwie przyglądamy się wszystkim dużym zmianom, planom i inwestycjom w Łodzi. Więc powiedzmy, że to było dla nas po prostu rutynowy monitoring ogłoszeń Rady Miasta. Kiedy to wyniknęło, przyznam, że w tym momencie nie jestem w stanie uchwycić, czy myśmy... Oczywiście dostajemy też wszystkie informacje o konferencjach prasowych. Jesteście na bieżąco. Jesteśmy na bieżąco. I zdaje się, że to był taki moment, to był grudzień 2015 roku, kiedy była konferencja, pierwsza konferencja prasowa, która ogłaszała, że oto tutaj mamy zoo, a weźmiemy jej orientami. No i nam się zapaliły cały szereg lampek alarmowych. Po pierwsze dlatego, że wszyscy wiedzą, że z tym łódzkim zoo coś trzeba było zrobić. No i my też nie mamy wspólnej linii redakcyjnej. Są osoby, które uważały, że trzeba by je wyremontować. Są osoby, które uważały, że trzeba by je raczej wygasić, bo się nie zgadzają z zoo. Natomiast cały koncept orientarium, wzorowany na Afrykarium, czyli olbrzymia inwestycja, która ma być usytuowana w jednak zabytkowym parku na Zdrowiu, a my jednak z takich innych obszarów, tu się krzyżują obszary naszego monitoringu, bo zawsze skupiamy się zarówno na tych dużych inwestycjach, też zastanawiamy się często nad sensownością pewnej megalomanii, nazwijmy to wprost, monitorujemy wydatki, ale też bardzo mocno w związku z dużym zainteresowaniem naszych czytelników i tego, że bardzo często do nas się zgłaszają z tymi sprawami, monitorujemy sprawy zieleni miejskiej w Łodzi. Staramy się wyłapywać wszystkie te informacje. No te dwie tutaj rzeczy się krzyżują, więc zapaliła nam się lampka alarmowa. Po pierwsze dlatego, że to jest duża inwestycja, która nie była nigdzie konsultowana. Po drugie, że jest osadzona w zabytkowym parku w sąsiedztwie rezerwatu. A po trzecie dlatego, że zdaje się już właśnie nawet na tej konferencji prasowej w grudniu 2015 zostało ogłoszone, że zostanie utworzona spółka miejska, która ma się zająć najpierw budową tego orientarium, a potem jego utrzymywaniem, tak? No to dobra wiadomość, bo nowe miejsca pracy. Dla kierowników i dyrektorów. Tak. Więc o ile też widzieliśmy już wcześniej, że zoo źle działa w zieleni miejskiej, że trzeba by na to wymyślić inny format, o tyle wiemy już, jakie są problemy ze spółkami miejskimi też i to była kolejna lampka alarmowa. Potem, kiedy mieliśmy takie wrażenie, że inne media łódzkie raczej po prostu bezrefleksyjnie przemielają te materiały prasowe, które były przyjmowane, głównie wizualizacje, tak? Z tymi informacjami o tym, że ma być to fauna i flora Azji Południowej i te wizualizacje, na których jest tam, które dzisiaj też na obrazku wydarzenia, ten słoń pływający, prawda, w basenie. Więc mieliśmy takie wrażenie, że nikt się tym nie zajmuje jakoś szerzej i że czy nam coś umknęło, czy jest tak rzeczywiście, że to orientarium nagle wyszło jak taki kot z worka. No i oczywiście tutaj, kiedy rozmawia się z prezesem Jaksą, czy z głównym orędownikiem z Rady Miasta, czyli z panem Wolaskim, to słyszy się, że oczywiście to jest jakiś odwieczny projekt, ten orientarium, i on jest oczywistym efektem pracy nad zoo. Natomiast nam się wydaje, że dość szczegółowo prześledziliśmy dostępne informacje i owszem, o przebudowie, nawet rozbudowie zoo były pewne plany i zamierzenia, natomiast projekt, taki jak orientarium, pojawił się w ciągu jednego właściwie roku. No dobrze, a kto jest ojcem chrzestnym? Czy matką? Kto jest ojcem? No tutaj myśmy nawet napisali artykuł duży, a potem zorganizowali debatę we wrześniu 2016 roku i pośród wielu pytań, które tam były zadawane, padło również to pytanie, kto jest ojcem chrzestnym czy matką. I to jest takie ciekawe, bo nie padło na to jakaś... Pan wie, tak? Proszę. W tej debacie radny Wolaski mówi, prezydent Dudkiewicz jechał z kimś samolotem, była tam taka legenda. I on się bardzo chwalił. Tak. No więc zaraził w samolocie naszych młodarzy. Nie wiadomo kogo. Nie wiadomo z kim leciał. Więc ja mogę powiedzieć, znaczy myślę, że mogę powiedzieć, myśmy nigdy o tym nie napisali, bo to są informacje niepotwierdzone, a my staramy się o jakościowe dziennikarstwo, więc nie publikujemy rzeczy, które... Ja przepraszam Państwa, bo to wszystko jest rejestrowane dzisiaj, tak? Tak, ja wiem, już widzę kamerę, natomiast mogę powiedzieć jednak, że odbyłam kilka nieoficjalnych rozmów z, też przed debatą z osobami, które pracowały w Zieleni Miejskiej na etapie, kiedy pojawił się pomysł orientarium i one potwierdzały nasze, nasze przypuszczenia, że po prostu dość nagle pojawił się cały ten projekt. On nie był upubliczniany, nie było o nim głośno mowy. Zaproszono Wrocławskie Afrykarium rzeczywiście, żeby stworzyło tą koncepcję dla Łodzi, więc jakby nie patrzeć, eksperci ją tworzyli. Natomiast oni, te osoby potwierdzały... od czego? To Afrykarium, tak? Czyli od dużych kompleksów zoologicznych. Potwierdzone były nieoficjalnie nasze przypuszczenia, że to wszystko jednak działo się w trybie przyspieszonym, na pewno niedemokratycznym. Natomiast te osoby też nie chciały się ujawniać, z nazwiska, nie chciały... To przepraszam, ja pytam, czy ktoś jest może z zoo dzisiaj? Z zoo albo z Zieleni Miejskiej? No, szkoda. Więc w następnej kolejności byśmy właśnie przy tej debacie, na tą debatę mieliśmy... No ona była ważna, ona jeszcze, dlatego była ważna, przepraszam, że Ci przerwę, bo jeszcze była przed podjęciem takiej ostatecznej decyzji przetargowej. Tak, natomiast już wtedy że to już jest po ptakach, że my wtedy, to był ten moment, kiedy miały być otwierane te już jakieś pierwsze koperty. Natomiast wiemy, ja sobie spisałam, ile razy został ten przetarg odwołany i poprawiony, więc myśmy napisali pierwszy artykuł w maju, to był duży, rozbudowany artykuł. Po tym artykule zaczęli się do nas zgłaszać różni ludzie, którzy na przykład wgłębili się w biznesplan, który teraz jest dostępny, bo myśmy gdzieś tam, czy kolejne osoby przy kolejnych jakichś artykułach prosiły o dostęp do informacji publicznej o tym biznesplanie, natomiast to nie było jakaś jawna informacja wcześniej. I tutaj musimy przyznać, że ludzie z całej sceny politycznej, od lewa przez liberałów po konserwatystów, zgłaszali się do nas z kolejnymi jakimiś zastrzeżeniami, dlatego właśnie... Ale z sceny politycznej poza Radą Miejską, tak? Nie, również z Rady Miasta, więc myśmy w tym artykule poruszyli też kwestię tych wszystkich listów otwartych ekspertów, które były pisane i wysyłane do prezydent Zdanowskiej, a które były potem publikowane w prasie, czyli było Stowarzyszenie Inżynierów Ogrodnictwa, Stowarzyszenie Urbanistów, Stowarzyszenie Architektów. Te wszystkie lokalne stowarzyszenia wydały takie listy, które w bardzo poważny sposób podważały różne założenia, czy to urbanistyczne, czy komunikacyjne, czy ekologiczne tej inwestycji. Kiedy myśmy we wrześniu zorganizowali tą debatę, to wtedy już właśnie radny Wolaski będę mówił, ja dzisiaj przesłuchiwałam tą debatę, więc przypomniałam sobie wszystko na świeżo. Ona jest dostępna też na stronie miasta Ł, jakby ktoś miał ochotę sobie odsłuchać. Że to już jest za późno, że my teraz się budzimy z tą ręką w nocniku, że wszystko było jasne wcześniej. Natomiast wiemy, że później ten przetarg, który miał być wtedy już po raz pierwszy jakoś tam rozstrzygnięty, już planowano, że ta inwestycja skończy się w 2019 roku. On był zawieszany, zatrzymywany, odwoływany w sumie chyba ze 3 czy 4 razy, prawda? Więc biorąc pod uwagę ten czas i to, że dopiero w lipcu tego roku rozstrzygnięto ostateczny przetarg, czy nie, tego 2017, pokazuje, że absolutnie dałoby się jeszcze zrobić. Gdyby była wola polityczna, dałoby się jeszcze zrobić na przykład konsultację. Ostatnia rzecz, jaka mi przyszła do głowy właśnie kiedy dzisiaj odsłuchiwałam... przepraszam, ja mogę Cię na chwilę złamać schemat, bo jest na sali Adam z Partii Razem. Jakbyś mógł powiedzieć chwilę o tych konsultacjach i o tym Waszym działaniu, które zmierzało do tego, żeby były konsultacje. Dzień dobry. To kwestia polega, to jest bardzo śmieszna kwestia, bo jak najbardziej Marta zaraziła nas pomysłem, a raczej informacją o orientarium i od początku nam się ta idea nie spodobała. Jeszcze w kwietniu 2016 roku na spotkaniu z mieszkańcami na terenie loftów z Panią Prezydent, gdzie Pani Prezydent mówiła, że nie ma pieniędzy właśnie na pomoc świetlicom podwórkowym, takim organizacjom, które walczą o to, żeby dzieci wyciągać z bram, dosłownie, i w ogóle, że no nie ma na to pieniędzy. Zapytałem się właśnie, a skąd będą pieniądze na orientarium? Pani Prezydent wtedy stwierdziła, że ta inwestycja sama się sfinansuje, to po pierwsze, tak, a że miasto nie wyda nawet złotówki na tą inwestycję, a po drugie, przecież to jest dla naszych dzieci ta inwestycja. Zirytowała mnie wtedy dość mocno i stwierdziłem, że zajmę się, że przekonam moje koleżanki i kolegów, żebyśmy się w to mocniej zaangażowali. W sumie udało nam się wyjść na ulicę z pomysłem, rozdać podziałom ulotki i zebrać podpisy, by złożyć dopiero niestety 16 września wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Tylko żebyśmy dobrze się zrozumieli. Nawet gdybyśmy zebrali 5000 podpisów, to ponieważ jest to inwestycja miejskiej spółki, to ta miejska spółka jest, można powiedzieć, że niezależna od Urzędu Miasta. Więc Urząd Miasta, nieważne ile podpisów byśmy przynieśli, już nie ma obowiązku przeprowadzania tych konsultacji. Bo to jest inwestycja spółki miejskiej, więc w ten sposób, tworząc tą spółkę miejską, tak, miasto jak gdyby wyjęło w ogóle kwestię orientarium spod dyskursu publicznego. To jest najbardziej irytujące, że nieważne co my robiliśmy, to i tak w tym momencie to, czy będą konsultacje społeczne, zależało tylko i wyłącznie od dobrej woli. No dobrze, jaką odpowiedź dostaliście na to? Że pismo? Kiedy 16 września złożyliśmy, dostaliśmy odpowiedź, że już jest za późno. Bo przecież trzeba było wcześniej, bo przecież właśnie jest proces, za chwilę otwieramy koperty. Ale gdy 20 października przetarg został unieważniony przez miasto z powodu błędów formalnych związanych z tym, że pan Jaksa przy przetargu zatrudnił osobę, która wcześniej pracowała przy tworzeniu projektu, wizualizacji itd., była związana z jedną z firm, które w tym przetargu startowały, no to natychmiast podobiliśmy nasz wniosek, tak? To dostaliśmy wtedy odpowiedź, że no nie można przeprowadzić konsultacji, bo w tej sprawie jest odwołanie, więc ta sprawa nadal wisi. I tak jak Marta powiedziała, no co z tego, skoro dopiero w lipcu w następnym roku się to zakończyło, to i tak w każdym momencie ta sprawa się toczyła. Nie było nawet momentu, w którym miasto by uznało, mówię miasto, ale tutaj chodzi o osoby decyzyjne, w którym te osoby były uznane, że no teraz można by te konsultacje przeprowadzić. Zabrakło tak. Super, dziękuję. Wracamy do Ciebie. No, ewidentnie to dobrze pokazuje, że nie było tutaj żadnej woli politycznej do prowadzenia tych konsultacji. Bardzo dużo osób jednak, tak nie ukrywamy, bardzo dużo łodzian w ogóle w naszym poczuciu jest takie, albo w ogóle nie wie, że mam gdzieś jakieś orientarium, czy coś takiego. Inni stwierdzają, że może to nawet fajnie. Na tej debacie wrześniowej padło dużo zastrzeżeń ze strony chociażby pani Grażyny Ujrzyńskiej, która trochę w ogóle pluła sobie w brodę, bo ona była jedną z osób, która w latach 90. wpisując park na listę zabytków, wyłączyła z tego zoo z czysto pragmatycznych względów, aby zoo przy każdej zmianie nie musiało się zgłaszać do konserwatora. Natomiast nikt wtedy nie myślał o tym, że ktoś będzie chciał na tym terenie zrobić tak duże ingerujące jednak inwestycje. I ta debata, ja dzisiaj sobie zrobiłam trochę analizę dyskursu, ona przebiegała jednak w przedziwny sposób, bo siedział w niej radny wybranych w demokratycznych wyborach, jak mi się wydaje, takie osoby powinny jednak uwzględniać głos obywateli, rozważyć go, a potem odpowiedzieć. Ewidentnie jednak występował jako rzecznicy tego pomysłu wyłącznie. Pan dyrektor Jaksa, który z dyrektora Zieleni Miejskiej stał się dyrektorem spółki Orientarium, która będzie budowała to Orientarium, jest tu ewidentnie interesariuszem innego rodzaju niż my, bo my w bezpośredni sposób nie zyskamy ani nie stracimy na tym, czy to zostanie wybudowane, czy nie wybudowane, ale w niebezpośredni od tego zależy bardzo bardzo wiele elementów naszego życia. No i na przykład pani Grażyna, która wiem, że była zaproszona i tutaj nie ma, więc mogę przytoczyć kilka głosów takich bardzo głębokich z jej strony obaw, a jednak jest profesjonalistką i urbanistką i pracowała jako ogrodnik miasta, jest w Stowarzyszeniu Inżynierów Ogrodnictwa. Mówiła, że starała się na przykład naświetlić te kwestie związane z budowaniem basenów ze słoną wodą, które mają mieć 2000 m3, tak? Co zostało w całej tej debacie oczywiście odbijane w taki sposób, że nie będzie, będą tam zbiorniki buforowe, nie będzie żadnych problemów. No, każdy, kto miał akwarium dla rybek, wie, że to nie jest możliwe, żeby nigdy nie było żadnych problemów z jakimkolwiek zbiornikiem, z jakąkolwiek budowlą. I to jest to też ten argument, który często opowiada w wywiadach dyrektorów Wrocławskiego Afrykarium, że zoo, szczególnie taka duża inwestycja, która jest właściwie jakimś takim mega zoo, to nie jest tak, że raz to zbudujemy i to sobie trwa. On używa tej metafory z Alicji w Krainie Czarów, że żeby stać w miejscu, to musimy wciąż biec. Więc jeśli budujemy to orientarium i nawet jeśli będziemy mieli, tak jak oni przewidują, kosztem dodanych korków i rozjechania całej okolicy ogromną frekwencję, która pozwoli z biletów zwrócić kredyt, który w tym momencie zabezpiecza budżet miasta, jest to zabezpieczony w budżecie miasta, to jeśli cokolwiek się stanie, jak na przykład awaria olbrzymiego zbiornika ze słoną wodą, która grozi katastrofą ekologiczną lokalnie, całe pieniądze zostaną przeznaczone na ratowanie sytuacji, a nie na dochód, tak? Więc nie wiem, dla mnie to jest jednak logiczne. Każdy, kto gospodaruje w domu czy w organizacji, zdaje sobie sprawę, że są czynniki ryzyka i czynniki szansy i trzeba to jakoś równoważyć. Żadna z debat, które do tej pory odbyliśmy z, nazwijmy to, rzecznikami idei, w żaden sposób nie uwzględniała naszych głosów obaw. Nie ma ryzyka. Nie, tak jakby nie było żadnego ryzyka. No. Ja mam taką prośbę, bo niewątpliwie te wątki się będą powtarzać. Ja tu bym chciał Marcie to powiedzieć. Proszę. Ojrzyńska mówiła w gruncie rzeczy tak na koniec tej debaty z 2016, że nie ma studium oddziaływania na środowisko co do orientacji, bo jest to za mały obiekt, za mała inwestycja, poza tym jak zoo, to samo dbało się. I to była kluczowa sprawa, bo nie wiem, może coś się zmieniło. To znaczy tam była cała ta, może też nie wgłębiając się w te zagadnienia tak bardzo precyzyjnie, to zachęcam do przesłuchania tej debaty ponownie. Przepraszam, to jest mój telefon, ale mam nadzieję, że on zaraz przestanie. Ja mam teraz dwa telefony i zaraz zapomnę. Nie mam. Tak, natomiast problem w tej debacie myśmy mieli taki, że RDOŚ w tamtym momencie wydało pozytywną opinię dla budowania orientarium. Tak. Co oznacca, że ja wtedy poczułam ogromną bezsilność, tak, że została jednak wydana opinia, która stwierdziła, że tak, opinia jednostki, która zajmuje się jednak tym bezpieczeństwem środowiskowym i oddziaływaniem środowiskowym, stwierdziła, że tak możemy wybudować te orientarium, co nas bardzo mocno zaskoczyło jednak. Myśmy też kombinowali, czy można to jakoś zaskarżyć, czy nie, ale zabrakło ekspertów. Czyli odpowiedzieli, nie wiemy, co się stanie, ale wola może przyjechać, tak? Mogę zacytować. Mamy cytat, tak? Tak, mogę zacytować, że to jest z 3 sierpnia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi Wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnych pawilonów hodowlano-wystawienniczych z zapleczem biurowo-konferencyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu i wybiegami zewnętrznymi zwierząt zwanego orientarium na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi przy ulicy Konstantynowskiej 8 przez 10 nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Tak. Myśmy oczywiście radzili się też przy pisaniu artykułów osób, które zajmują się, nazwijmy to lokalną faną i florą, czyli tymi stworzeniami, które żyją obecnie na terenie parku oraz sąsiedniego rezerwatu i one potwierdziły, czy też w bardzo wyważony sposób, ale uznały, że istnieje absolutne zagrożenie, że ta inwestycja zagraża dobrostanowi lokalnych zwierząt, czy tam siedliskom ptaków, czy owadom itd. I ostatnia refleksja jeszcze na temat tej debaty. Ja sobie wypisałam taki cytat z dyrektora Jaksy, który starał się uzasadnić, dlaczego jest nam to potrzebne. Bardzo mocno używane były wtedy argumenty o tym, że zoo, dzisiaj nie mamy XIX wieku i zoo nie jest stworzone po to, żeby oglądać zwierzęta, tylko po to, aby je chronić. To jest funkcja ochrony zoo. Ja nigdy nie mogę zrozumieć, dlaczego w naszym klimacie mamy chronić azjatyckie gatunki i dlaczego to ma być dla nich dobre. Ale potem dopowiedział, że ale ponieważ są reguły rynku i gospodarki, to musimy na to zarobić, więc dlatego jednak pokazujemy te zwierzęta, które chronimy. A następny argument, jaki podał, i naprawdę wtedy poczułam się bardzo mocno zszokowana, że nie mamy tutaj tkanki architektonicznej, nie mamy dziedzictwa lokalnego, nie mamy Wawelu, już nigdy go nie mieć nie będziemy, więc musimy jakoś inaczej przyciągnąć turystów. Jako osoba, która tutaj od dekady walczy o zachowanie jednak unikatowego dziedzictwa postindustrialnego Łodzi, wtedy pomyślałam, że to jest świetny przypadek dla socjologów do badania, natomiast jako obywatelka Łodzi czuję się bezsilna, bo no, trudno mi już nawet z tym dyskutować. Tak? No dobrze, i w tym momencie ostatni głos, co myśmy zrobili jeszcze jako redakcja. Ostatnio publikowaliśmy w lutym aktualizację inwestycji. Zajęło nam 3 tygodnie, żeby wyciągnąć od rzeczniczki, najpierw zgłosiliśmy się do rzeczniczki Orientarium, ona rzekomo odeszła na jakieś 4 czy urlop, przekazała nam sprawę do rzecznika miasta. I stamtąd otrzymaliśmy bardzo podstawowe informacje na temat tego, że projekt znajduje się na etapie tworzenia tych wszystkich projektów budowlanych, które muszą uzyskać akceptację na etapie projektu. I zajęło nam 3 tygodnie, żeby wyciągnąć tą prostą informację z tych biur. No dobrze, to mamy historyczny rys zrobiony. Teraz taki mam dylemat, czy zacząć od kwestii przyrodniczych, czy od kasy? Jak myślicie? To zależy. Tu już nastąpiła zmiana formuły. Słuchajcie, ja odnoszę wrażenie, że jesteśmy w swojej bańce. To będzie bronił orientarium. Nie będziemy... Czy jest ktoś rzecznikiem orientarium? Ja myślę, że trzeba zacząć od pewnej rzeczy podstawowej, która pojawiła się znowu, że jest projekt bez pomysłodawcy. To jest nie jedyny projekt w naszym mieście. Próbujemy ustalić, kto zaprojektował dworzec Łódź Fabryczny. Próbujemy ustalić, kto zaprojektował kolejne inwestycje, no bo nasze miasto było z tego słynne, że podstawowe fabryki i główne pałace projektował architekt z imienia i nazwiska. I z tego możemy być dumni, tak? Że wiele rzeczy, które powstawało w tym mieście, i to miasto powstało dzięki konkretnej osobie, tak? Czyli Rajmundowi Bielińskiemu, któremu na szczęście po wielu latach znalazła się metodologia usankcjonowania jego wkładu w rozwój tego miasta, ale dzięki tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Ja myślę, że to, co odkrywamy w ramach naszej aktywności, naszego środowiska, to jest to, że Łódź ma bardzo jasną tożsamość, o której zapomniano. Łódź ma tożsamość miasta przedsiębiorczego i opartego o przedsiębiorczość, a projekt, o którym mówimy, jest tego zaprzeczeniem. Bo ja nie wiem, kiedy Państwo byli ostatnio w tamtym rejonie, jak tam z synem jeździliśmy do zoo, ja nie wyobrażam sobie, obiektu, który ma tak pracować, żeby odpracować 500-600 milionów, gdzie tam są miejsca parkingowe, bo był problem zaparkowania w zwykłą niedzielę lub w sobotę, odwiedzając zoo 10 lat temu. Znam szczerze, ostatnio syn wyrósł, widzieliśmy pewne aspekty, ale kluczowym aspektem był problem komunikacyjny i parkingowy. Dzisiaj wydaje mi się, że wystarczy, że ktoś z Państwa przyjedzie wieczorem w okolicach Fali i mamy problem parkingowy przy obiekcie, który myślę powinien być pierwowzorem do analizy. Bo pierwowzorem do analizy inwestycji, które miał na siebie zarabiać w naszym mieście, jest myślę obiekt pod hasłem Fal. Zrealizowany jako jeden z pierwszych obiektów w Polsce w partnerstwie publiczno-prywatnym. Przyznam szczerze, że nie śledziłem do końca, ale pamiętam, że jako łodzianie, bo to tak musimy powiedzieć, jako łodzianie sfinansowaliśmy to w partnerstwie publiczno-prywatnym, gdzie ostatecznie, pomimo że był partner prywatny, jeszcze odkupowaliśmy od niego udziały, żeby spłacić długi. Kosztowało to na przełomie już samego odkupu udziału 20-30 milionów dodatkowej inwestycji ze strony naszych wspólnych pieniędzy, pieniędzy miejskich. Tak? 40 milionów. Ja powiem tylko ciąg zdarzeń. Tak? Było partnerstwo publiczno-prywatne, które miało zrealizować projekt i zarabiać. Ostatecznie partner prywatny ze względu na brak komercyjnego aspektu wycofał się ze spółki. 80% tak. I albo zaorać, albo dokończyć. Pojawił się ten sam argument. Wydaliśmy już tyle, że nie możemy przestać. I dochodzimy do pewnego aspektu takiego, na co pewnie przedsiębiorcy z tego miasta, jak to się pospolicie mówi, przewracaliby się w grobach. Bo ci przedsiębiorcy najpierw zarabiali, potem wydawali. Różnie, ale generalnie gospodarność... Myślę, że to nie powstało, gdyby nie akumulacja kapitału. Znaczy przedsiębiorcy byli z innej kultury. Nie, z tej kultury. Tutaj realizowali swoje przedsięwzięcia. Włączyli się w budowę kultury tego miasta i to miasto powstało w tej wielkości dzięki przedsiębiorcom. I tutaj ja zachęcam wszystkich, kto jeszcze nie był, obejrzeć wystawę wokół Wielkiej Łodzi. Bo to jest coś, co każdy łodzianin powinien zobaczyć i zobaczyć, jaka była tutaj kultura realizacji inwestycji i działania. I współdziałania pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami i zarządcą, jakim było miasto. I ostatnie odprowadzenie . Także jest ostatnia okazja, żeby skorzystać. Nie jest do końca, jest bez oprowadzania do końca miesiąca. Sprawdzaliśmy, rozmawialiśmy, ale zwróciłem uwagę na jeden z plakatów, bo mówi się dzisiaj, że partnerstwo publiczno-prywatne w naszym kraju jest niemożliwe i w naszym mieście jest niemożliwe, pomimo 30 lat zmian systemu. Mogę pomyśleć datę 1840 któryś lub 60 któryś w tym mieście ogłoszono przetarg o partnerstwo publiczno-prywatne na oświetlenie tego miasta. Bo zidentyfikowano problem. Problemem było oświetlenie tego miasta. Przetarg odbywał się 3 razy. Wyłoniono partnera, który otrzymał koncesję na 40 lat i zrealizował inwestycje. Tylko że tutaj zdaje się chyba w ogóle były takie projekty, że tutaj partnerstwo publiczno-prywatne przy orientarium, tylko żaden prywatny partner nie był tak szalony jak nasze władze miejskie. Czyli dochodzimy według mnie do pewnej rzeczy, gdzie niestety my odnosimy takie wrażenie, że z punktu widzenia przedsiębiorczego dyskutujemy nie o liczbach i o faktach, dyskutujemy o ideologii. No dobrze. No to oni nie kryją tego. Teraz taki element do zastanowienia się, bo ja pamiętam, co się cieszyło, kiedy ja odwiedzałem zoo. Największą atrakcją w zoo, co było. To było mini zoo zwierząt domowych plus plac zabaw dla dzieci. To były 2 elementy, które cieszyły się największym powodzeniem wśród łodzian. Myślę, że rozbudowa tych... jest przewidziana. Ale przepraszam bardzo, czy do opakowania mini zoo, gdzie dzieci poznawały podstawowe zwierzęta i dobrego parku zabaw dla dzieci potrzebujemy wydać 500 milionów złotych. To może tak, to jest dobre pytanie. Postawmy się może na miejscu przedsiębiorców, na przykład Mosty Łódź. I czy dla niego jest interesem prowadzić parę kur, kozę, czy zbudować z betonu? Kto jest inwestorem? Ale to jest przedrożone, bo 500 milionów, trzykrotnie przedrożone wobec tego, ile miasto Wrocław włożyło w przebudowę. Ja mam wszystkie te liczby. Ja tylko jeszcze, żeby powiedzieć, od czego powinna się zacząć analiza tego projektu. 2 minuty i następna. Powiem tak, od czego powinna się zacząć analiza tego projektu? Wrocław, Zowrocławskie, to jest miejsce, które my wszyscy znamy, trochę ci, którzy wychowali się na państwu bucwińskich i poznawaniu zwierząt, miejsce destynacji i wizyt wszystkich z całego kraju, zobaczyć miejsce, gdzie państwo bucwińscy zarządzają zoo. I nagle porównywać lokalizację, mikroprzedsięwzięcia, jakim było zoo łódzkie, spełniające bardzo lokalną z punktu widzenia aktywności miejsce, to myślę, że nie dokonano podstawowej analizy, którą no, trzeba wywiesić kartkę papieru, bo tak to robi przedsiębiorca. Po prawej liczy szanse, po lewej liczy zagrożenia. Tak? I myślę, że bardzo szybko w tym projekcie doszło do dyskusji nie o szansach, zagrożeniach i efektach, ale do tego, że jest decyzja. Czyli myślę, że to jest taki syndrom, który przyjdzie przy tym drugim projekcie i tutaj myślę, że będziemy dyskusję, ale tutaj to zostawię. Dobrze, bo Ty jeszcze będziesz miał głos przy Expo, tak? Krzysztof, co tam wyliczyłeś? Ja? Bo myślę, że to są zupełnie świeże dane, które jeszcze nie publikowane. One nie są świeże, ale może się nie pojawiały w jakimś takim publicznym dyskursie. Więc ja je dzisiaj powiem, one się też pojawią na stronie internetowej, którą przygotowujemy. Niedługo właśnie będziemy tam publikować. Ale powiem tak, bo mnie bardzo zainteresowało ten motyw taki, że jak była gdzieś to zaczęło się mówić o tym orientarium, że cały czas była taka informacja, że ono nie obciąży budżetu miasta. I to jest bardzo ciekawe, czyli dobry interes, to ja mówię, okej, to ja bym przyszedł interes. Dokładam 1 milion do tego, za 20 lat wyjmę 20. Ale nie, tak, no, to nie jest tak niestety. Ale proszę sobie wpisać w Google, piszcie sobie w Google w cudzysłowie, orientarium nie obciąży budżetu miasta. I wyskakuje szereg artykułów we wszystkich mediach. I Polska Press, i Agora, i wszystkie inne media, i telewizje. Wszędzie rzecznik miasta, albo radni, albo pani prezydent, ktoś wszędzie, wszyscy, albo pan prezes Jaksa. Wszyscy powtarzają, że orientarium nie obciąży budżetu miasta. Ale ja zrobiłem taki eksperyment, zmieniłem to orientarium na afrykarium. I się okazało, że to już jakby déjà vu takie, że to wszystko było w 2014 roku we Wrocławiu. Te wszystkie pseudo-dyskusje, znaczy dyskusje ten, ale takie pseudo-konsultacje, one się tam już odbywały. Też były różne wątpliwości, czy to dobrze, że miasto Wrocław będzie budowało swoje afrykarium, czy miasto powinno dokładać do tego. I była taka narracja, że to nie obciąży budżetu miasta. I jak tylko to afrykarium, zaraz sobie te liczby tak ten w skrócie, żeby tam tych tabelek Państwu nie mówić, ale budowa afrykarium we Wrocławiu trwała 3 lata, od 2012 do 2014 roku. I na przełomie 2014 i 2015 ona jakby ruszyło już jako afrykarium. Jak skończył się rok 2015, to we wszystkich gazetach wrocławskich była taka euforia, że udało się, ten model się sprawdził. Przeżyliśmy. Wskaźniki są lepsze niż zakładaliśmy. Ponad 1 milion osób odwiedziło to afrykarium. Afrykarium generuje zyski, których się nie spodziewaliśmy nawet takich wielkich. I pan dyrektor tamtego afrykarium, co on tam mówił? Właśnie takie, no już to nie było, że ona nie obciąży budżetu miasta, ale także, że miasto tylko będzie spłacać ten kredyt, a odsetki to już będzie spłacać ogród zoologiczny. Zoo samo się utrzymuje i miasto tylko wspiera ogród zoologiczny. Inwestycja kosztowała 220 milionów złotych i była sporym ryzykiem, tym bardziej, że wcześniej zoo było deficytowe. rocznie trzeba było do niego dokładać nawet do 20 milionów złotych. Ja próbowałem sprawdzić, czy był taki rok, kiedy trzeba było dołożyć. Nie dotarłem do wszystkich lat, może jak powódź do Wrocławia była i później trzeba było to odbudowywać, to może. W poprzednich latach normalnych, zanim spółkę, nie przekształcono tego w spółkę, to trzeba było to dokładać około tam 2-3 miliony rocznie do wrocławskiego zoo. Później, jak już powstała spółka, to ta spółka co roku miała stratę tak od 5 do 8 milionów, teraz to dokładnie powiem, a miasto przeznaczało na wsparcie tego już a konto też przyszłej inwestycji, tam 7, 10, 12, 14 milionów. Rozumiem, że sprawdzałeś papiery, tak, teraz tak, no, ten model jest identyczny, to jest jakby franszyza, można powiedzieć, tego modelu wrocławskiego sprzedana do Łodzi. Bo w tym samolocie, tak? Co w tym samolocie chyba musieli dokładnie, bo sama idea przekształcenia w spółkę miejską, no jest piękna, tutaj co już przedmówczyni mówiła, bo wyłącza to spod kontroli w ogóle jakiejkolwiek obywatelskiej. Ale w debacie pojawił się wątek taki, ekonomista sugerował, żeby to może była spółka jawna, bo usiłował wymusić na dyrektorze deklaracji, że jak będzie wtopa finansowa, to podejście konsekwentnie. Nie, konsekwentnie. Ja wiem, kto to niesie, zaraz to wszystko powiem. Nie, chodzi o to, że dyrektor nie odpowiedział. Nie, spółka jawna odpowiada całym majątkiem, a spółka zoo odpowiada naszą kasą. Ta spółka zoo ma kapitał założyciel, znaczy aportem miasto fundując spółkę wniosło grunty i nieruchomości. I tak samo we Wrocławiu zresztą. Także w przypadku, gdyby faktycznie ta spółka zbankrutowała, no to bank przejmie zoo. No, to się ogólnie nie stanie, bo przecież zawsze miasta mamy wpływy finansowe. Ale chodzi mi o model zamienienia tego w spółkę. To wyłącza nie tylko spod jakiejś tam kontroli takiej typu żądania konsultacji, ale też spod ustawy o dostępie do informacji publicznej. W praktyce, bo w teorii oczywiście nie, bo spółki w 100% miejskie powinny podlegać ustawie, no ale w praktyce o wiele, wiele ciężej. Ja to mam doświadczenie, bo od pana Jaksy od wielu lat wyciągał różne dokumenty i najpierw mi ich nie dawał, później zaczął przegrywać w sądzie, to już później mi dawał, póki był w zarządzie zieleni. Ale jak już jest w sądzie, to oczywiście to mi daje, bo już nie chcę kolejnych przegrywać, ale nie wszystko. Na przykład sprawozdania finansowe spółki, sprawozdania finansowe Zarządu Zieleni Miejskiej czy w ogóle jednostek budżetowych są częścią budżetu miasta, więc łatwo je wyciągnąć, sobie przeanalizować wszystkie dokumenty, można zażądać fakturek. Natomiast sprawozdania finansowe spółki są składane do KRS-u i są publikowane w monitorze polskim B, którego nikt nigdy nie widział oczy. Więc nie dostanie się tych sprawozdań, jak się grzecznie poprosi mailem, bo oni mówią, że one są opublikowane w KRS-ie. I w związku z tym trzeba iść do KRS-u i sobie dostaje się gruby taki ten, trzeba sobie robić zdjęcia, które wiadomo, że jak to jest spięte, to są krzywe, więc później dostajemy takie krzywe tabelki, których się nawet nie da tam jakoś specjalnie OCR zrobić do liczb. A tak to bym dostał plik. Tak. Sprawa w Excelu, sprawozdania finansowe, do przeanalizowania. Ale dobrze, no przecież mogę to zrobić. Pojechałeś do Wrocławia? Pojechałem do Wrocławia, poprosiłem oczywiście tę wrocławską spółkę również o to, też mi dała. No i co wynika z tego? Tak w uproszczeniu, żeby nie zanudzać tutaj, ale tylko żeby powiedzieć mniej więcej tak. Więc ten model spółki powoduje jakby problem z dostępem do informacji publicznej. To już jest pierwszy problem. Drugi problem to jest jakby ukrycie tego w budżecie miasta, bo póki jak mamy już budżet miasta, on i tak jest bardzo skomplikowany do czytania, ale znajdźcie sobie na Wiki budżet miasta i tam coś. Dopóki to zoo było, to po prostu to się nazywało dotacja do ogrodu zoologicznego, utrzymanie ogrodu zoologicznego. A teraz to się nazywa dokapitalizowanie spółek miejskich. Jest ukryte tak, że ciężko znaleźć. Jeszcze zwrócę uwagę, ponieważ wszystkie pieniądze, które miasto Wrocławiu, a miasto w Łodzi, już pełni, przekazuje do tych swoich spółek, to jest taka kreatywna księgowość, bo miasto nie przekazuje tego jakby gotówką, to miasto podwyższa kapitał spółki. W związku z tym ze strony miasta, jak patrzymy księgowo, miasto nie traci na tym nic, tak, bo miasto swoje aktywa gotówkowe przenosi do spółki, która jest, wtedy robi się więcej warta księgowo, czyli suma aktywów się nie zmienia. Ale co roku Prawie 18 milionów w ten sposób co roku wychodzi z budżetu miasta. No a miasto obejmuje kolejne udziały w spółce, to ilość tych udziałów jest podwyższana. Ale jest wokół tego zadyma we Wrocławiu? Nie, w ogóle nie, dlatego że wszystkie gazety cytują te wypowiedzi, które czytałem, że miasto nie dokłada do tego, no dobra, miasto spłaca ten kredyt, ale odsetki to już spłaca ZO, bo przynosi zyski. Ja teraz to szybko te zyski panie. Bo spółka, we Wrocławiu patent ze spółką już dużo wcześniej został zrobiony, więc ta spółka istniała już od 2010 roku i spółka co roku z biletów wpływy takie piecze, nie było jeszcze afrykarium, po prostu ZO przekształcone spółkę. Tak jak na tym etapie, jak my jesteśmy w tej chwili w Łodzi. Tak. To spółka wrocławska, co miała wpływów z biletów około 9 milionów złotych co roku. I kosztów utrzymania w swojej bieżącej działalności 16, 17, 18 milionów. Później był rok 2014, kiedy już te artykułowe działania były, bo już miało to orientarium się uruchomić od początku 2015 roku, więc tam te przychody były troszeczkę większe. Afrykarium. 16 milionów, ale koszty 25. Także co roku ta spółka miała stratę 6, 8, 10, 9 milionów złotych. I ta strata, jak się czyta sprawozdania finansowe i uchwały zarządu spółki, skąd ta strata? No, strata jest napisane, że będzie pokryta z zysków lat przyszłych. I tak już od 2010 roku. Więc ta strata, tak jak patrzymy, bo to chodzi o to, że to są takie dokumenty, które zwykle ludzie nie do końca rozumieją. Taka księgowość pełna jest trochę trudna, zrozumienie mało kto tym się zajmuje. Raczej mamy takie doświadczenia z domowego budżetu, tak? Ile mam w kieszeni, ile mam na koncie. Więc takie jakieś przyszłe aktywa, pasywa, to nie każdy to ogarnia. No więc jak tak się patrzy na to, tak, no to 4 miliony straty, 6 milionów straty, no trochę jest tej straty, tak? Ale już może kiedyś w przyszłości będzie je mniej, ale przecież ta strata się kumuluje. Także ta strata na koniec 2016 roku, bo za 2017 jeszcze sprawozdanie nie jest złożone, to sięgnęła 37,5 miliona we Wrocławiu. Ta strata się kumuluje i kumuluje. Ta spółka, co gorsza, za chwilę powiem, już to Afrykarium ruszyło, ale straty dalej są. Ale kiedyś się wyrównała może to wszystko. Powiem tylko, jak ładnie wyszło, jak to Afrykarium uruchomiono. I ten sukces, który na początku 2016 roku, po analizie całego 2015, wszystkie media wrocławskie cytowały za panem dyrektorem, że jest świetnie, że wychodzimy na plus, wszystkie wskaźniki osiągnęliśmy. Tak, bo z przychody, tak jak mówiłem, były 9,9 miliardów. Za 2015, kiedy już działało Afrykarium, przychody to było 48,4 miliony. Czyli no super, sporo. A koszty w tym pierwszym roku o istnieniu Orientarium to były tylko 46 milionów. Czyli spółka 2 miliony zysku przyniosła. Tak. Ale ten zysk to jest ten zysk jeszcze zanim trzeba spłacać kredyt. A umowa kredytowa spółki wrocławskiej jest taka sama jak łódzkiej zresztą. Z tego samego banku? Tak, nie wiem, nie wiem czy z tego samego banku. Powiem szczerze, że ja nie zainwestowało z tego banku. No troszeczkę jest inaczej, bo tam jest bezpośrednio kredyt, natomiast łódzka spółka w formie obligacji ten kredyt ma udzielony, ale to nie ma znaczenia, w ogóle to jest techniczna taka sprawa. Ma znaczenie. No nie dla budżetu miasta. Dla budżetu miasta ma znaczenie z punktu widzenia zadłużenia miasta i możliwości dalszego zadłużania. Nie do końca, bo to zadłużenie działa podobnie, zaraz to powiem jak to działa. W każdym razie umowa jest taka, że spółka wrocławska wzięła 200... Ile ona wzięła? Tego kredytu. O! Spółka wrocławska wzięła sobie 224 miliony kredytów na 12 lat. I kredyt jest w ten sposób zrobiony, że co roku trzeba 18 milionów spłacać tego kredytu, plus odsetki. Odsetki są malejące. Więc w pierwszym roku to było 8 milionów odsetek, w drugim 6 milionów. No będzie im bardziej kapitał będzie spłacany, tym ten kredyt będzie, te odsetki będą mniejsze spłacane. I umowa jest tak zrobiona, że to spółka ma to spłacać, No ale bank oczywiście nie dałby tej spółce tego kredytu, bo ta spółka nawet nie ma kapitału takiego, znaczy mniejszy niż ten kredyt. Więc miasto jakby stroną umowy kredytowej, tam jest miasto Wrocław, w Łodzi miasto Łódź. Czyli my miasto, wszyscy. Tak, my wszyscy. Miasto gwarantuje, że będzie spłacał, znaczy, że będzie w przypadku, kiedy spółka nie osiąga zysku, to miasto będzie podwyższać jej kapitał i kupując udziały. I w wysokości, tam we Wrocławiu jest 18 milionów rocznie, czyli tyle właśnie jest do spłacenia. A w Łodzi to jest 22 miliony rocznie. I teraz tak, ta spółka już osiągnęła za 2015 rok zysk 2 miliony, 2,3 miliona było tego zysku. Więc jak ten sukces, wszystkie gazety mogą się tym chwalić, tak? No udało się tak, to przedsięwzięcie, no, zainwestowaliśmy, mnóstwo ludzi kupiło bilety, osiągnęliśmy zysk 2 miliony. Tak, tylko teraz trzeba 7 milionów odsetek od kredytu spłacić. Więc spółka spłaca te odsetki od kredytu. W związku z tym ma wynik finansowy minus 3 miliony, czyli nie ma zysku. Czyli miasto spłaca 18 milionów raty kredytu. I dokładnie ten mechanizm jest w Łodzi, bo umowę łódzkiej spółki z bankiem zostałem w trybie informacji publicznej. I dokładnie tak jest, harmonogram spłat taki właśnie jest, że co kwartał miasto Łódź od lutego 2020 roku do listopada 2033 roku, 13 lat. Co kwartał miasto Łódź będzie 5,5 miliona złotych podwyższać kapitał spółki, żeby spółka mogła spłacić kredyt. Czyli my to będziemy z naszych pieniędzy spłacać. Razem to jest 310 milionów plus jeszcze tam są drugie, 323 miliony razem są do kredytu spłacenia. I ten kredyt nie ma najmniejszej szansy na to, żeby został spłacony, bo znaczy, żeby z jakiegoś zysku został spłacony. Dlatego, że przykład wrocławski to pokazuje, chociaż dokładniej to myślę, że będziemy wiedzieć w wakacje tego roku, jak zobaczymy sprawozdanie finansowe tego Afrykarium, znaczy spółki, to się Miejski Ogród Zoologiczny, we Wrocławiu nazywa, za rok 2017. Bo mówiłem o tym pierwszym roku, 15. Mówiłem o tym roku 15, kiedy tyle turystów przyjechało, ponad milion odwiedzających było w tym Afrykarium, zostawiło kupę pieniędzy. Więc wydaje się, że ten interes będzie się rozwijał. No nie do końca, bo w 2016 już nie 48,4 miliona, tylko 46,6 milionów. Więc duży wpływ oczywiście, no ale już troszkę mniej, lekko mniej. A koszty wzrosły z 46 milionów do 46,5 miliona wzrosły. W tej naszej debacie jeszcze właśnie Pani Grażyna Jurzyńska mówiła, że to był 2016, że w Afrykarium wielki zbiornik wodny, który nazwany jest Morze Martwe, naprawdę stał się Morzem Martwym, skutek prawdopodobnie błędu technologicznego, zdechły im wszystkie ryby. No i to są takie sytuacje, które zdarzają się takim. Tak, i zwróćmy uwagę, że to, więc ten gdzieś efekt nowości zadziałał w pierwszym roku. No później już tych turystów, no ile razy można chodzić do tego zoo, ktoś przyjedzie do tego zoo, tak, ale z dziećmi, ale już za rok nie przyjedzie, tym bardziej, że bilety są bardzo drogie do tego Afrykarium. Później dzieci mu podrosną, to już nie będą chciały jeździć do zoo, więc to są trochę takie, no oczywiście następni ludzie będą chcieli przyjeżdżać, no ale otworzy się orientalizm w Łodzi, to już część ludzi nie pojedzie do Wrocławia, tak, tylko do Łodzi. No ale do Łodzi też nie wszyscy przyjadą, bo część pojedzie do Wrocławia. Także, no nie wiem właśnie, zobaczymy jaki będzie... Ja myślę, że jest inna inwestycja, która odciągnie wszystkiego, tak? No, budowana w Mszczonowie wielka... Tak, a właśnie, tak, bo jeszcze jest. Palmiarnia, także to nie jest to, że... Różne inwestycje się otwierają, no nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, ale widzimy już, że to jest jakby granica rozwoju tego Afrykarium wrocławskiego. Te niecałe 50 milionów, 48, 46, tam nie będzie rósł ten wpływ z biletu w kolejnych latach, a koszty będą rosły, bo to jest na 13 lat. Za 13 lat to, co zbudowano teraz, będzie miało już około 13 lat. Jedno krótkie pytanie. Tak. A ile kosztuje wypowiedzenie tej umowy? A teraz już jest... Nie. Ile kosztuje wypowiedzenie umowy? Zerwanie tego... Tak, zerwanie umowy... To jest dobre pytanie. Powiem, że też się na tym zastanawiam. Ale w umowie to powinno być opisane. No powinno być. Jest opisane, ja nie mam tej umowy, bo to jest umowa tam z kolegą, która to ma budować. Ale to jest konsorcjum. Znaczy mnie, ja usłyszałem, bo zadałem podobne pytanie, nie podam źródła, bo usłyszałem cyferkę 50 milionów. Nie wiem, daje się sensowne. To się opłaca. To się opłaca, bo to są 2,5 roku spłacania kredytu. Więc tylko chciałem jeszcze, już kończąc, bo te liczby to nie jest jakieś super ciekawe. W każdym razie ten zysk, ta strata Afrykarium wrocławskiego się powiększa. Strata taka księgowa po zapłaceniu, bo tam jest taka nowomowa też tam, pan dyrektor mówi, no, że strata tak księgowa to mamy stratę, ale pieniężnie to jesteśmy do przodu. No tak pieniężnie jesteśmy do przodu, a później z tych pieniędzy trzeba spłacić kredyt i nie ma tych pieniędzy, więc można powiedzieć, że to jest księgowa. W każdym razie strata sprawozdania finansowego, które bada biegły rewident, w 2015 roku była 3 miliony straty, w 2016 4 miliony straty. I ta strata, a skumulowana strata, tak jak mówiłem, jest już 37,5 milionów. Ta strata jakby jest księgowana jako strata tej spółki. Czyli po prostu zwiększa jej przyszłe konieczność kiedyś tego spłacenia. No i kiedyś, jeśli ta strata przekroczy na przykład kapitał zakładowy spółki, no to spółka jest w upadłości, tak? Ale wtedy tereny po wrocławskim ktoś sobie odejmie, albo po łódzkim. W każdym razie tam we Wrocławiu, bo wcześniej też tutaj przed tą debatą, no różne dyskusje jeszcze się toczyły, takie, że to jest gigantyczny sukces Wrocławia. Ja nie wiem, ja akurat mam bardzo taki sceptyczny stosunek do trzymania zwierząt w ogrodach zoologicznych w ogóle i tej formy ochrony przyrody. Ale nie chcę tam merytorycznie jakby przyrodniczo tego oceniać, nie mam informacji na ten temat. Jeszcze jedno, bo to pewnie było, a ile to jest miejsc pracy? Nie wiem. To u nas też nie podoba. Na przykład u nas w retoryce łódzkiej jest tak, że ta ochrona przyrody, tych gatunków zagrożonych, cała ta retoryka, która też związana jest z jakimiś takimi międzynarodowymi ustawami, regulacjami, ona jest tutaj silna, to myśmy spytali znajomego, który się specjalizuje i to on przeczytał różne uwarunkowania przetargowe, jakieś to mówi, że on tu nie widzi zastrzeżeń w tej kwestii łódzkiego orientarium, ale to było jeszcze zanim przetarg na budowę łódzkiego orientarium wygrało konsorcjum, które z tego co mi wiadomo nie ma żadnego doświadczenia budowlanego w budowaniu podobnych obiektów, tak? Bo tam stawały do tego przetargu też firma, która wybudowała to wrocławskie Afrykarium, ale ostatecznie wygrało to konsorcjum Mosty Łódź i SKD Warszawa, które nie mają doświadczenia w budowaniu podobnych... Ale mają doświadczenia w relacjach z władzą naszą. No nie, ewidentnie, prawda? Więc... Ja chciałem wchodzić jeszcze do sprawy finansowej, żeby zakończyć tak, te liczby takie nudne, bo łódzka spółka powstała w 2016 roku dopiero, znaczy w 2015, tylko no tam, w każdym razie zarejestrowałem tam w kwietniu 2016, dopiero przez pół roku tam nie mieli papierów. W każdym razie za ten okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku ta spółka, która jeszcze nie zbudowała żadnego orientarium, ani nawet nie wzięła jeszcze tego kredytu, no to zarobiła minus 4 469 000. Znaczy tyle strat, jakby poniosła, więc z tego kapitału założycielskiego, które miasto wniosło, aportem nieruchomości. To może te wizualizacje tyle kosztuje? Może, znaczy nie, no działalność ZO po prostu tyle kosztuje też i to się nie czarujmy, zawsze to ZO przynosiło straty i zawsze miasto do tego dokładało. To jest też dobre pytanie w kontekście tej finansowania tej ochrony przyrody. Bo oczywiście można mówić, że no jest tak, XXI wiek, musimy chronić te gatunki. Dobrze, ale dlaczego, kto ma to chronić? To jest takie pytanie, kto ma chronić? Dlaczego mieszkańcy Łodzi nie mają chronić? Nie mieszkańcy Pabianic ani Skierniewic, bo oni nie będą spłacać tych kredytów. Tylko ja, moje dzieci, moje wnuki, my będziemy spłacać ochronę tych słoni czy lwów. Ja bym raczej widział tutaj jakiś model, jeśli już tak, Polska ma jakieś zobowiązania międzynarodowe co do ochrony gatunków, Może zbudzać to Pani Dierzyna. Nie zobowiązanie się. Znaczy, może... Mogę? Dobrze, to tak płynnie już Krzysztof na chwilę Cię zatrzymuje. Tak, bo jeszcze tylko jedną... Aha, bo jeszcze... To nie, to już dobrze, na później. Zostawię tylko do naszej analizy, co jeszcze chciałem powiedzieć, może będzie taka... Będzie taka szansa. Tutaj mam z dokumentów spółki takie różne oceny ryzyka, które oni tutaj widzą w swoim sprawozdaniu. Są. Jak będzie moment taki, tak, jak będzie moment na to, to ja powiem, one już nie są finansowe te ryzyka, więc już nie będzie... Dobrze. Panie Waldemarze, jak Pan to widzi od strony mieszkańca, przyrodnika, osoby, która... Patrzę na czym. Słuchajcie, no ja się zgodziłem nieopatrznie brać udział w tej debacie, to wiedziałem, że definiuję się jako nieekspert, no a zostałem mieszkańcem. Ja przez bardzo długi czas definiowałem się, że ja z Wrocławia, bo ja rzeczywiście do Łodzi przyjechałem 30 lat temu z Wrocławia. Od 30 lat chodzę po tym parku, mieszkam. I to jest taki w zasadzie tytuł, którego posiedzę. Może tutaj tak trzeba się wtrącić, więc taka dygresja. W wywiadzie z dyrektorem Wrocławskiego Zoo mówi coś takiego, że tu mają jakieś ptaszki z Kongo, tam to w ogóle nie ma żadnych ptaszków i on tu musi zarobić, żeby te nawet nie ptaszki, tylko coś innego w Kongu chronić. Także to jest jakiś międzynarodowy absurd finansowania takiego kapitałowego ochrony przyrody. Ja dokładnie nie zrozumiałem, co mi chodzi, ale no sedno było takie, że on tu we Wrocławiu zarabia na coś, co dokłada się gdzieś tam. No, to tak menu. Nie zarabiał jeszcze. Nie zarabiał właśnie. To teraz wracamy do orientacji. No więc ja odnoszę wrażenie, że tutaj to tak klasycznie zaistniało taki jakiś błąd myślenia grupowego w tym samolocie. Taki klasyczny błąd myślenia grupowego to jest jak Kennedy gadał ze swoimi doradcami, czy robić inwazję w Zatoce Świń. Nie wiem, czy wiecie, bo postanowili po rewolucji kubańskiej Kuby głośno, bo ja trochę już nie dosłyszę. Niezbyt się udało. Tutaj no, moim zdaniem coś takiego zaistniało. Nie ma ojca sukcesu czy matki sukcesu, ale jest fajny pomysł i jedziemy do przodu. No właśnie. I no, problem polega na tym, że tak, z mojego punktu widzenia to czy to będzie sukces, czy nie będzie sukces, to już jest w plecy. Bo ja jestem, że tak powiem, rzecznikiem tego rezerwatu, który tam jest. On jest absolutnie niepowtarzalny. Nie wiem, Łukasz, fotograf, proszę. On robił zdjęcia. Słuchajcie, jak się porównuje zdjęcia z Białowieży, to te 6 hektarów, jak się tak między te kratki włoży oczki, jest porównywalne tak wzrokowo z tym, co jest w Puszczy Białowieskiej. I to jest unikat na skalę europejską, ten rezerwat przy Konstantynowskiej. Ale to aż tak? To nie wiedziałem, że z rezerwatem Puszczy Białowieskiej? No, jak patrzysz, to jest pozostałość Puszczy. To jest pozostałość Puszczy Łódzkiej i tam jest zostawione 6 hektarów, tak zupełnie, że no, nie ma gospodarki leśnej. I wizualnie to jest pełen obraz. I tam by można realizować taką no, misję edukacyjną, czym jest puszcza. Nie? A słuchajcie, no jest w ten sposób, że jak te 1,5 miliona ludzi przyjedzie do Orientalium, będzie sukces, to nie ma siły, żeby ściśnięty ten rezerwat między areną, falą i Orientalium przeżył. Przepraszam bardzo, skąd ta cyfra 1,5 miliona się wzięła? Wrocławiu tyle obiecają. Tak, oni wszystko rzeczywiście kroją te analizując dane wrocławskie. Ale na jakiej podstawie oni się porównują z Wrocławiem? No, skala inwestycji. No, jeśli mogę, jeszcze 20 milionów. Słuchajcie, 30. Jeśli mogę, nie porównują się z Wrocławiem. W biznesplanie spółki jest bardzo ładna tabelka, gdzie wybrali sobie 12 miast europejskich. Amsterdam, Kopenhagę i wiele innych. Z ogrodami zoologicznymi tak naprawdę porównywalnej wielkości, najczęściej z naszym łódzkim. I żeby nie było, to są dane ze stron internetowych tych ogrodów zoologicznych co do ilości odwiedzających te ogrody. I najczęściej tam są liczby faktycznie milion, 1 200 000, 1,5 miliona, coś takiego. Kłopot największy polega na tym, że dla mnie przynajmniej, że nie jest to ilość sprzedanych biletów, proszę zauważyć, tylko ilość odwiedzających. Nasz biznesplan łódzki zakłada, że to się zacznie teoretycznie, tak jak tutaj Pan powiedział, zwracać, jeżeli będzie minimum 900 000 rocznie sprzedanych biletów. W cenie 40 zł za sztukę. Nie 33 średnia, tylko 40 zł. To wtedy teoretycznie to się zacznie zwracać. Teoretycznie, bo oczywiście koszta utrzymania ogrodu zoologicznego w tym się nie liczą. A jeżeli chodzi o porównanie z Wrocławiem, to mnie to porównanie cały czas strasznie denerwuje, bo wrocławskie zoo ma powierzchnię 33 hektary, czyli jest 2 razy większe od łódzkiego. Ma miejsce, żeby się mogło rozwijać i chwilowo ma teraz czkawkę, tak? Tam spada zainteresowanie, ale ma miejsce, żeby dalej się rozbudowywać i przyciągać nowymi atrakcjami, tak? Bo trzeba biec, żeby stać w miejscu, a łódzkie zoo nie może. Łódzkie zoo ma niecałe 17 hektarów i na połowie powierzchni wystawienniczej buduje sobie orientalnie, co jest po prostu... Ale to może zajmie ten park. Panie Waldemarze, jakby Pan o tym parku jeszcze. Znaczy, no, park jest skazany po prostu. Ja proponuję, jeśli tutaj jesteśmy, że tak powiem, w swojej bańce, jak umówić się i schakować. Zajmie, bo tutaj takie ma plany spółka. Tak, właśnie też do szkoły. Że tak, spółka ma plan taki, że musi przejąć teren wzdłuż, ale... Może przeczytaj cały punkt ryzyka, bo to jest bardzo... Dobrze, to może przeczytam te ryzyka. Jakie spółka ryzyka definiuje swoje? Jedne, że ryzyko jest takie, że podnoszenie atrakcyjności oraz tworzenie nowych możliwości spędzania wolnego czasu na terenie miasta Łodzi. To jest ryzyko dla tej spółki, że ludzie będą gdzie indziej. To ryzyko jest związane z narastającą dywersyfikacją możliwości spędzania czasu wolnego. A to jest źle czy dobrze? Jest to zarówno rosnąca oferta instytucjonalna, jak i bardzo licznie organizowane imprezy plenerowe, często o charakterze otwartym. Powoduje to zmniejszenie ruchu osób odwiedzających zoo. Trzeba, żeby to przeciwdziałać, to trzeba podnosić atrakcyjność obszaru wystawienniczego ogrodu oraz prowadzenie na terenie eventów tematycznych przedstawiających dodatkowych gości, tworzenie oferty pakietowej itd. Drugie ryzyko to jest negatywna ocena instytucji akredytujących przynależność spółki do światowych organizacji zrzeszających ogrody zoologiczne. To może pominę na razie. To przynajmniej jest punkt, którym można... Tak, to jest najlepsze, ale to na razie dlatego pominę. Trzecie to jest dekapitalizacja majątku trwałego oraz wystąpienie katastrofy budowlanej lub rozległej awarii sieci technologicznej. Dlatego o infrastrukturę miasta? Oni sami mówią, że część budowli jest w bardzo złym stanie technicznym, brak izolacji poziomych, ciętnące dachy, sieci przesyłowe pochodzą z lat 70. To jest ich zagrożenie, ale zamiast to naprawiać, to zbudujmy nowe pawilon. Czwarte ryzyko to jest ograniczanie możliwości parkowania w otoczeniu spółki. To jest jeden z największych mankamentów organizacji. W chwili obecnej spółka nie dysponuje zasobami terenu, które może przeznaczyć na potrzeby parkingowe dla swoich gości. Żeby to przeciwdziałać, to zarząd aktywnie lobbuje nad realizacją przedsięwzięcia wybudowania parkingów wzdłuż Alei Unii. Przy czym jako priorytetowe widzi również zagospodarowanie w tym charakterze działki podzieleni miejskiej południe. Więc tam, gdzie... To jest na dojściu do Luna Parku. Tam będzie park. Kolejne ryzyko to jest wzrost negatywnego nastawienia społecznego do ogrodów zoologicznych, ponieważ świadomość ochrony praw zwierząt wzrasta i efektem ubocznym tego świadomości ochrony praw zwierząt. Efektem ubocznym jest rozwijanie się ruchu, który każdą formę przetrzymywania dzikich zwierząt lub regulacji pogłowia traktuje jako humanitarnie nieuprawnioną. Buduje to zły wizerunek dla ogrodów zoologicznych, co przekłada się na spadek frekwencji zwiedzających. I żeby temu przeciwdziałać, to trzeba prowadzić szeroką edukację w celu wyeksponowania wiodącej ochroniarskiej roli ogrodu. Dobrze, Krzysztof. Dobrze, to już tak. Panie Waldemarze, wracamy do pana. Jeszcze jedno zdanie. Słuchajcie, ogrodniki działkowe wracają po raz kolejny. Czy można zabrać z publiczności głos? Dobra, powiem trzy zdania o ogródkach działkowych. To są najstarsze ogródki działkowe w Łodzi. Można je podciągnąć pod tak zwane dziedzictwo kulturowe. Już raz się oparły, bo one robią za dyżurne miejsce parkingowe, jak Atlas Arenę usiłowano zlikwidować, stawiano. Tam był pierwotnie przewidziany parking dla Atlas Areny, ale działkowcy wtedy się obronili. Nie wiem, jak będzie teraz. Tyle. Dobrze, pytania z sali. Adam, ty już mówiłeś, proszę pana. Chciałem powiedzieć, że rozmawiałem tak długo o tym Wrocławiu, mieliśmy rozmawiać o Expo i drzewa i może słusznie, ale to trochę taka się zaczęła rozmowa toczyć jakby, dlaczego, czy sąsiada stać na Lexusa i czy my sobie możemy kupić. On ma swoje kalkulacje, nie wiem dlaczego Wrocław tyle dokłada. Wrocław ma mnóstwo gości, których nie ma Łódź i szuka atrakcji najrozmaitszych. Parking jest zaplanowany do tego miejsca, dla gości tego miejsca od 100 lat tak naprawdę. Jest to część założenia urbanistycznego od czasu, jak budowano halę ludową, jest na to miejsce zbudowane, czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie Wrocław spełnia oczekiwanie planu urbanistycznego godnego, nie wiem, Paryża czy co, gdzie się planuje na 100 lat do przodu różne rzeczy. Czy te parę milionów, które dodają, to nie są te pieniądze, które zostają później w restauracjach, hotelach i tak dalej, nic o tym nie wiemy. Sąsiad ma Lexusa, może musi elegancko wyglądać, jak jedzie po prostu może z Alfonsem na przykład, prawda? Nie rozmawiajmy o tym, no. To wiadomo, że to nie ma sensu, szczególnie, że jeżeli ja jako mieszkaniec tego miasta, nie specjalista, dowiaduję się, że sprawa już dawno została przegrana, to możemy co najwyżej tę godzinę poświęcić na to, czy powinniśmy wziąć pałki, pójść do urzędu, ewentualnie przykuć się do drzew, prawda? Ale to jest bo trzeba tak zrobić. Ale od godzinami słowa nie rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, ile Wrocław wydał i jakie głupki mieli pomysł, bo dołożyli tyle. Ja wiem. Chcę jeszcze jedną rzecz, daj mi ją skończyć, proszę cię. Chcę jeszcze jednej rzeczy powiedzieć przy okazji. Otóż to się wiąże z pewnym projektem architektonicznym. Ja do Wrocławia na spotkanie z Państwem szlachcicami, projektantami tego obiektu jeździłem dwukrotnie. Nie dlatego, żeby oglądać małpy, tylko żeby porozmawiać o tym, jak został ten niesamowity obiekt zbudowany. To budzi zainteresowanie wielu ludzi. Niekoniecznie się jedzie do takiego miejsca po to, żeby oglądać małpę. Są różne jeszcze inne rzeczy. Łódź słynie z tego, że nie jest w stanie niczego na poziomie architektury powyżej lokalnego, nie wiem, sięgającego papiarnicy chwały zbudować. I to znowu wrócę do tego, o którym na początku rozmawialiśmy. Jest taki obyczaj. W tym roku miałem okazję parę nadbałtyckich krajów objechać i to, co mnie najbardziej zdumiało, to że na wszystkich nowych i starych budynkach jest kartka z nazwiskiem architekta, który zbudował. Architekt zawsze jest z tego samego miasta. To znaczy, że jeżeli zrobi taką kupę, jak na lajach Politechniki, to on się wstydzi pójść do kawiarni. U nas nie wiadomo, kto to jest, prawda? Czyli musimy też założyć, że to, co tam zbudują, przy okazji wycinając pół zdrowia, tak jak próbowano przed chwilą brus wyciąć, a obecnie w ramach rewitalizacji wycina się na przykład park pod moim domem, cały. Bo to rewitalizacja. A gdzie pan mieszka? Przy Dworcu Fabrycznym. Tam ocalało 50 drzew. Wie pan, ile miasto postanowiło wyciąć? 66. 66. Co to był niewiarygodny rachunek. To ciekawsze niż ta księgowość. Bo tam można pójść policzyć palcem to wszystko. No. No dobrze, dziękuję za ten głos. Tutaj pytanie, proszę. Dlaczego mówimy o Wrocławiu? Wrocław wdrożył klasyczny model ukrywania długów w spółkach zależy, spółkach miejskich. Skok na, czy ta inwestycja, to jest rozwinięcie modelu Wrocławia. Na tej spółce będziemy się uczyć ukrywania długów miasta w budżecie miasta Łodzi. Mamy 18 spółek w Łodzi, 2 tylko są na Wrocław w tej chwili przekroczył wszystkie progi osoczowe RIO, ale ich formalnie nie przekroczył, ponieważ wszystkie długi ma w spółkach miejskich. Łódź idzie tą samą drogą. Jest pytanie, na ile jesteśmy w stanie w tej chwili już wyliczyć zadłużenie miasta Łodzi realne brutto ze spółkami miejskimi. Wystarczy zamówić audytora, żeby zrobił raport skonsolidowany. Dobrze, czyli ja sorry, mówię o akcji obywatelskiej, tak? Tak, złożyć się na audytora. 6 tysięcy, myślę 7 tysięcy to jest taki poziom audytu wykonywanego przez audytorów księgowych. Sama konstrukcja Urzędu Miasta w postaci departamentów to jest kopia Urzędu Miasta Wrocławia. Dudkiewicz zaraził ten cały Dolny Śląsk. Ta zaraza idzie teraz do Łodzi w Wygonie Łódzkim. Bardzo wiele urzędów miasta się przedstawia się w departamenty, potem biura, wydziały. Jest pytanie tak naprawdę też o nadzór na poziomie Rady Miasta Komisji Rewizyjnej nad spółkami komunalnymi. Bo jak się przegląda protokoły Komisji Rewizyjnej, to tego nadzoru naprawdę nie ma. Jest pytanie, czy nie czekają nas kolejne wrzutki i komercjalizację kolejnych nieskomercjalizowanych przedsięwzięć. Nie wiem, chyba Zieleń Miejska, przepraszam, coś jeszcze chyba zostało jako jednostka komunalna, którą można przetarzyć spółkę i tam ukryć długi. Okay, dziękuję bardzo za ten głos. Ktoś ma jakieś pytanie do tej części? Ja proponuję, bo Pan jest tak kompetentny. Ile Wrocław ma spółek miejskich? Bo mamy 18. Dwie wychodzą na 0, do 16 dokładamy. Nikt nie wie ile oczywiście. Wrocław, ja czytałem takie narzekania we Wrocławiu też, że właśnie mamy dużo spółek, które wszystkie są straty, ale nie wiem gdzie. Dobrze, proszę Państwa, teraz chwilę przerwy, 3 minuty dla Pani Prezydent, dobrze? I później wrócimy do Expo. A będzie za murka prezydent? Nie, nie wiem, nie, będziemy mówić o to. Jak Pani chce przerwę sobie zrobić i widziała Pani ten materiał, to bardzo proszę. A 3 minuty dla tych, którzy nie widzieli. Teraz już jest oficjalne stanowisko i oficjalne decyzje, które oczywiście będą wymagały potwierdzenia przez Radę Miejską, która musi przenieść środki na ten cel, ale myślę, że z tym sobie poradzimy. Wiemy, jak przygotowywaliśmy się do Expo 2022, co mogliśmy oczekiwać, co powinniśmy zrobić, żeby tamta wystawa się mogła odbyć, co musimy zrobić ważnego i co zmieni się w mieście, jeżeli dostaniemy organizację tej wystawy. Przede wszystkim będziemy mogli stworzyć piękne przestrzenie publiczne związane z zielenią, odnowić parki, stworzyć infrastrukturę konieczną do korzystania z tych parków. Widzimy, jak fantastycznie spędzamy czas w Parku Śródziska, gdzie mamy dawny domek ogrodnika, którym jest kawiarnia Tubajka, gdzie możemy nie tylko spędzić czas, ale z chwilą, kiedy jest czy chłodniej, czy deszcz pada, możemy również skorzystać, napić się herbaty, kawy, czy zjeść ciastko. W związku z czym widzimy, jak wiele osób korzysta z tej przestrzeni, jeżeli jest przestrzeń taka integrująca też i dająca szansę na normalne warunki spędzenia wolnego czasu. W związku z czym dzięki temu powstaną takie przestrzenie w łódzkich parkach. Powstanie jeszcze więcej parków kieszonkowych, pasaży, czyli zieleń wróci przede wszystkim do centrum miasta, bo o ile w Łodzi mamy dużo, bardzo dużo zieleni, o tyle ta w centrum miasta jest albo bardzo już zdegenerowana przez lata, albo wymaga dużej pielęgnacji i dosadzeń, co staramy się czynić, ale co jak widać jeszcze te potrzeby i chęci mieszkańców są jeszcze dużo, dużo większe. Czyli dzięki temu będziemy mieli tę szansę. No i oczywiście dzięki temu, mam nadzieję, dokończymy te inwestycje, które były konieczne z punktu widzenia obsługi podróżnych i odwiedzających w związku z Expo 2022, o które się ubiegaliśmy. Do tego potrzebujemy tematu, potrzebujemy jak gdyby przede wszystkim decyzyjności naszych partnerów rządowych, bo bez nich trudno nam będzie to zrealizować. Tak, nic się nie zmieniło i ta wystawa ma bardzo podobny charakter. I ta jest wystawą światową, wystawą, która przyciąga olbrzymie rzesze turystów i osób przede wszystkim działających, osób opiniotwórczych w danych dziedzinach, ponieważ wiemy, że środowisko i jakość życia to są te elementy, w którym praktycznie cały świat się na tym skupia. Mówię o krajach tych, które faktycznie przeszły już swoją ścieżkę i wiedzą, że beton to nie wszystko, że tak naprawdę do życia poza mieszkaniem potrzeba otoczenia, potrzeba właściwych warunków, również tych związanych przede wszystkim z zielenią, z przestrzenią publiczną. Dzięki temu będziemy mogli taką przestrzeń stworzyć. No i stworzyć w centrum miasta przepiękny park, ogród na 70 hektarach, czyli jeden z największych tego typu obiektów w dużych miastach, myślę, że w Europie. Tak jak to miało mieć miejsce w przypadku wystawy Expo, cała komunikacja danego projektu i przedsięwzięcia będzie odbywała się poprzez Dworzec Łódź Fabryczna. Stamtąd będzie już jak gdyby wyznaczony teren, od tamtąd będzie się zaczynał i całe przejście z dworca na teren wystawy będzie odbywało się poprzez właśnie też wybudowanie ładnej strefy publicznej między dworcem a parkami. Pani prezydent Hanna Zdanowska na chwilę dzięki portalowi Tu Łódź.com, a teraz Jan Bocian, 5 minut na opowiedzenie, jaki będziemy robić na tym biznes jako mieszkańcy. Może zacznijmy od tego, że nie rozumiem tej sytuacji. Bo ja poświęciłem chwilę i próbowałem sprawdzić, czy o takim wielkim wydarzeniu jak Expo w Łodzi piszą zagraniczne agencje na swoich stronach internetowych. I ogłoszono coś, czego nie ma. Przepraszam bardzo, na dzień dzisiejszy nie ma decyzji formalnej, bo w rzeczywistości jako miasto zaciągnęliśmy zobowiązanie zorganizowania wystawy za określone pieniądze, no bo jak ktoś przeczyta regulamin, jak wygląda regulamin organizacji, która przyjęła naszą propozycję, bo nic nie zagłosowała, przyjęła propozycję, bo nie miała nad czym głosować, bo nie była konkurencyjnej propozycji. To nie było biuro BIE w Paryżu, to była Międzynarodowa Stowarzyszenie Organizacji Ogrodniczych. I nie zielonych, tylko ogrodniczych. Horticulture na całym świecie oznacza ogrodnictwo. W naszym słownictwie od 2 miesięcy zielone. Nie rozumiem, bo zostałem wykształcony na... Mało prestiżowe są te ogrodnicze targi. Dlaczego? Na ogrodnictwie się zarabia, ale na świecie. Ponieważ ogrodnictwo jest bardzo ważną dziedziną gospodarki, nawet w naszym województwie, ponieważ mamy prawdopodobnie najlepszy instytut ogrodniczy w całej Europie. W Skierniewicach, stworzony przez profesora Pieniążka, gdzie mamy autora koncepcji, który potrafił doprowadzić do celu, który ogłosił, tworząc ten instytut. Ponieważ jego celem było dostarczenie nam, mieszkańcom tego kraju, witamin w postaci jabłek w cenie ziemniaków. To był cel, który ogłosił profesor Pieniążek na początku swojej misji budowy ogrodnictwa w Polsce i ten cel, można powiedzieć, dzisiaj osiągnęliśmy. Jesteśmy potentatem światowym w produkcji ogrodniczej, a w szczególności w produkcji jabłek. I teraz dochodzimy do sytuacji takiej, bo sprawdzałem, jakie miasta i dlaczego interesują się tym tematem. Najczęściej interesują się miasta, które tematycznie realizują gospodarczo swoje cele, promując firmy, które działają w tej dziedzinie. I myślę, że gdybyśmy założyli, że to nasze Expo ma promować coś, co jest największą zasobem gospodarczym naszego regionu, czyli biogospodarkę, to myślę, że to byłby właściwy cel, no bo byśmy osiągnęli pewien element. Bo dla mnie jest to pewne przełamanie schematu, bo my od dłuższego czasu, szukając wyznacznika, wokół czego powinno rozwijać się województwo i miasto jako stolica tego województwa, stwierdziliśmy, że większość PKB tego województwa pochodzi właśnie z biogospodarki. Jak mówisz my, to masz Łódzka Szkoła Rewitalizacji, okay. Zespół osób, które wokół tego podejścia udało nam się zgromadzić, ponieważ jest to porozumienie środowisk eksperckich. Jest SAR, jest Izba Architektów, jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, czyli staramy się wokół tego przedsięwzięcia zgromadzić zespoły eksperckie w tym mieście, które, i tutaj jest o dziwo, to jest bardzo interesująca rzecz, którą też prosiłbym o wsparcie i zmonitorowanie. Jesteśmy na każdym wystąpieniu ogłaszeni jako miasto akademickie. Ale niestety ci akademicy są tylko bardzo dobrzy na ogłoszeniu, że jesteśmy miastem akademickim, ale jak trzeba zamówić ekspertyzę, to już zamawiamy w zupełnie innych instytucjach. A podobno te kompetencje są u nas. próbowaliśmy dotrzeć, jak to jest, no bo na koniec końców te instytucje przychodzą do tych ekspertów na Politechnice, na Uniwersytecie, do izb gospodarczych i nie oferują usług za wiedzę. Oni dostali pieniądze za wiedzę, przychodzą z dokumentem, który jest bardzo często błędny i wadliwy i mówią, jak nie skonsultujecie, to będzie jak jest. My wzięliśmy pieniądze, a wy skonsultujcie za darmo. Ostatnia rzecz, która ma miejsce. Jesteśmy stolicą biogospodarki, od wielu lat organizujemy kongres biogospodarki. Kto zgadnie, kto ma za zadanie opracować strategię rozwoju biogospodarki w naszym województwie? Deloitte. Nie. Firma doradcza z Krakowa. Może ta, co strategię kreatywną. Może ta, co bizneska robiła dla orientarów. Nie wiem, czy ona coś robiła. Robiła różne rzeczy, ale po spotkaniu i sposobie zaproszenia na spotkania konsultacyjne, myślę, że nie ma nic wspólnego z biogospodarką, z dostępem do ekspertów do biogospodarki, bo tych ekspertów mamy tutaj, żaden nie został zakontraktowany do przygotowania tej ekspertyzy. Dobrze, Janie, ale wracamy do Expo. Wracamy do Expo. Do tych agencji, które nic nie napisały. I dochodzimy do pewnej rzeczy, która jest inna i jakoś nie widzimy pewnej rzeczy, bo mówi się, że nasze miasto ma się rozwijać siłą mieszkańców. Siłą mieszkańców, czyli idee powinny i projekty wynikać z aktywności mieszkańców, z propozycji mieszkańców i ekspertów, którzy funkcjonują w tym mieście. My konsultowaliśmy pierwsze Expo i powiem Państwu taką ciekawostkę, bo były konsultacje i mieliśmy zgłaszać nasze projekty do projektu Expo, tego pierwszego, i było, że tak, to my mówimy, jak to jest, my zgłosimy, to jest nasz pomysł, tak? Nie. My Deloitte go zapiszemy, bo to była konsultacja Deloitte'a, my go zapiszemy i nie jest już wasz. Albo jest mój projekt i mój pomysł, albo jest tego, co napisał. Okazywało się, że jak my nie zgłosimy, to oni nie zapiszą, a potem nie ogłoszą pomysłu na nasz, konkursu na nasz pomysł. No to jest całkowite odwrócenie sytuacji w definiowaniu projektów. I tutaj dochodzimy do tego Expo, o którym była przed chwilą mowa, bo myślę, że większość osób nie wie w ogóle, co to jest ogrodnicze Expo. No to wytłumacz, bo później ludzie na YouTubie będą oglądać i nie będą wiedzieć. No mów. Ogrodnicze Expo służy promocji wszystkich dziedzin ogrodniczych, tak jest zapisane w regulaminie, czyli promocji wszystkich dziedzin ogrodniczych. Czyli nie tylko i wyłącznie sadzonek drzew miejskich parków, ale kwiatów, owoców, warzyw i innych elementów, czyli promocji wszystkich dziedzin ogrodniczych, tak jest zapisane w regulaminie, do którego przystąpiliśmy. I dochodzimy do tego, do tej sytuacji, bo znowu widzieliśmy wizualizację wszyscy, tak? To jest element spójny wielu projektów, widzieliśmy wizualizację, nie widzieliśmy cyfr, bo cyfry były poprzekładane, teraz chyba nie było dodatkowej analizy, bo nikt nie ogłosił, że był jakiś projekt, czyli chyba aplikacja została przygotowana siłami miejskimi. Jest funkcjonująca w internecie tylko i wyłącznie prezentacja, gdzie można zobaczyć, jak wyglądała porównanie do innych Expo, które się wydarzyły, ale też nie ma jasnego wskazania, że tamte Expo odbywały się często w Holandii, znanej z ogrodnictwa, i promującej się jako kraj ogrodniczy i zarabiający na ogrodnictwie. Jeżeli byśmy to Expo potraktowali jako promocję biogospodarki, ogrodnictwa i siły naszego regionu, to wydaje się to logiczne, ale w tych dotychczasowych materiałach widzieliśmy, że mamy promować park. Kolejny element, który jest słabo naświetlony, że w tym parku ma powstać dużo obiektów, bo tam jest jasno zapisane w deklaracji, którą złożyliśmy, ile procent ma być przeznaczone na zabudowę pawilonów. I teraz ja się zastanawiam nad jedną rzeczą i tutaj myślę, że wspólnie możemy poszukać odpowiedzi, bo wybudowanie czegoś to znaczy podjęcie zobowiązania. Czy na etapie złożenia wniosku my mieliśmy niezbędne decyzje korporacyjne w mieście na podjęcie zobowiązania organizacji tej imprezy? Bo wiemy na pewno, że nie mieliśmy poparcia rządu na etapie złożenia tego projektu do Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Ogrodniczych i konferencji, która odbywała się w Melbourne, bo to znamy z prasy i z wypowiedzi władz naszego miasta i pani prezydent. I teraz ja myślę, że to jest też bardzo istotna rzecz, że podjęto zobowiązanie, I pytanie jest, czy mamy na to zagwarantowane środki, bo żeby podjąć zobowiązanie, tak jak podjęliśmy zobowiązanie na wybudowanie orientarium, mamy decyzję o podjęciu kredytu, tak? Czyli mamy zagwarantowane finansowanie. Wydaje się, że po zorganizowanie Expo Horticulture w 2024 roku na dzień dzisiejszy nie mamy spiętego budżetu i finansowania. Czyli podjęliśmy zobowiązanie, nie znając do końca budżetu i nie znając rozpisania tego budżetu na kolejne lata i skąd pożyczymy pieniądze, tak? Może spółkę. Ja mogłabym, ja mam takie wrażenie, że dobrze, to się później. Jeszcze jedna rzecz, taka, myślę, taka istotna do tego, żebyśmy zastanowili się, bo ogłoszono sukces, że ma nas odwiedzić 4 miliony osób. Byliśmy na tej samej wystawie w Łodzi i z tym zorganizowało, polecam wszystkim, kto zorganizował, zorganizowana było, to funkcjonowało. I w 2000 roku tą wystawę, tu telewizji, wszystkich gadżetów, które mamy od ile osób? Miliony. Siły tą wystawę sprawdzicie wtedy liczyło. Dzisiaj mamy 30 kilku milionów, statystyki pokazują, czy częściowo za granicą, czy ma nas odwiedzić 4 miliony na 4 miliony osób, zamknąć finansowo. I pokusiłem się jeszcze o jedną, rzucono harping w Nowym Jorku, tak? W Nowym Jorku to 315 obsługujące. Mieszkańców Manhattanu szacuje 1,7 do 2 milionów, ale Manhattan jest około 4 milionów. Utrzymanie kosztuje 60 rocznie. Teoretycznie miało budowanie tego parku z infrastrukturą, nie znamy kosztów, jakie to w tym momencie pan i orientarium powinien podać, ponieważ w tym mieście, że jest dla orientarium, odciągnięcia orientarium jest zapłata. Nie no, do dnia biznesowego jest to założone, nawet tego, tak to funkcjonuje. I jeszcze dodatkowej analizy mamy wyjątkowy dodatkowy, o których pan wspominał, tak? Ja pamiętam na Uniwersytecie Łódzkim rozmawialiśmy o zrównoważonym rozwoju, że największą atrakcją wyjeżdżających z zachodu do krajów kapitalistycznych był jak w centrum miasta mamy i ludzie sami je utrzymują i jeszcze sobie coś tam uprawiają. Wszyscy byli zdziwieni. Takie proste porównanie, bo to jest studium na ten temat. 120 hektarów, które nie kosztują i łodzianie sami. Tereny zielone, oni z nich korzystają. Natomiast, czyli ja rozumiem, gdzie mają to rzucić te swoje okruć do tego nowego zapachu. No bo te pawilony jakoś rozebrać, tutaj nie ma informacji. I jeden ciekawy zapis, nie mogłem znaleźć informacji. Okres wystawy to musimy zagwarantować energię do tych wszystkich roślin, które... I oprócz tego dawać rekompensatę za roślinności, która jest wystawiona, które szacuje nie za koniec Expo. Wystawi fakturę, organizatorowi doznali uszczerbków roślin. De facto kupujemy to wszystko. A szczególnie to, co zrobię, to jest takie analizy, nie widziałem. Dochodzimy do Alesa, która była imprezą przed Expo Horticulture do typu ogrodniczego. Szklarni, technologii, karstwa, wszystkich, które oczywiście mamy wwiązane, jak do tej pory nie włączy koncepcję, która została. Bo gdyby to była promocja jako centrum ogrodniczej żywności, centrum produkcji możliwości eksportu, że bardzo interesujące, no bo tak? Inaczej mają. To jest w tym momencie tego elementu, który przy okazji promocji wniosku o Expo, tak? Bo ja rozumiem, też miało promować, tak? No, założenia rewitalizacji, które jasno znalezienie prawie, żeby je odbudować i żeby zaczyn, który pozwoli utrzymywać, realizujemy, tak? Nie odnajduję na obiekty rewitalizacji, nie wiem, czy nie potrafimy tego zrobić, jasno założyć. Wszyscy Expo po to, żeby promować gospodarkę, czyli biorców z miasta, żeby więcej produkowali, sprzedawali, zapłacą więcej podatków. Będziemy mieli na zachodzie, tak? Przedsiębiorcy w tym mieście w ten sposób deklarowało, że jeżeli organizować związane z promocją Expo towarzyszyły misje gospodarcze. Myślę, że tutaj też pytanie i władzy publicznej do kontraktów łódzkie firmy z promocji Expo. Bo promujące destynacje, tylko destynacje czego? Ja bym rozumiał destynację dawać więcej produktów w regionie i wytwarzać, które są kompetencją naszego gospodarkę i bardzo interesującą biogospodarkowskiej firmy. Biogospodarze być podstawą rozwoju i Łodzi. Niesamowite. Bo to miasto 200 lat... Ile to kosztowało? To... W trakcie realizacji kosztuje 3 brutto. O, co nam mówili w Łodzi. Chcę nam skonsultować za darmo, czy to dobrze... Dobrze, ja nie, to ja mam pytanie Czy widziałeś jakieś korzyści? Czy ja bym się chciała wczynić, musiałam sobie wygooglać w ogóle. Najszersza informacja o kim wierzę do ostatnio, że zrobili wierni materiałów. Chciałam przeczytać jeden akap, wszystkie podsumowane zastrzeżenia. Rady Miejskiej przeznaczono w Łodzi o Expo 2022 ile? Organizator Expo oczekuje euro, ale po wystawie zwróci 150 000 euro inwestycji płacone na konto organizatora. Expo prawidłowo zrealizuje wystawę, nieprawidłowo zrealizuje wystawę tej karty. Expo ma przyciągnąć do Łodzi ludzi odwiedzających. Szacunki mówią, że sięgnąć nawet 30 000 po 5 miesięcy. W Centralnym Parku Miejskim, które drygująca część rozbudowie i rewaloryzacji 3 maja, które jak wiemy nie leży. Rozbudowie. Właśnie 87 kołaczy. Znajdą się przestrzenie wystawienia. Pracownicy mają po wystawie służyć fundacji oraz oranżerie tego Expo wcześniej. Tereny zieleni zostaną połkalejącym miasto Łódzka. Wystawa odbędzie się pod hasłem City. Aby wystawa w 2024 roku potrzebna jest zgoda Bielnie. Natomiast wcześniej aprobata i z tych informacji. Dobrze, proszę. Andrzej Kaczorowski zawołałem, ponieważ jest dla starej widzów. Czyli to ma zaszczycenie kolejne. Nie chciałem. I teraz tak, mi zajęło z tej idei tydzień. Głową w Łodzi to zajęło, ale ponieważ już powiedzieliśmy. To jest ogrodnicza, i to tyle. Tam nie kryje, naprawdę. Chodzi o regulami, tylko ciasto Łódź będzie jeszcze pokrywało odcelenia i przywieźć z granicy do Łódź. Bo mogą zażyć o tym. Tak, no ale to jest... Wykrywanie regulamin. To jest pewne. Czyli od granic do miasta gwarantowane. Ale tu no, już przeczytałem, no bo chcieli, co jest. Tak? Tam zaskoczony zresztą jak... Sobie żartujemy, że cały od Expo 2022 gdzieś pracować, dokładnie i intensywnie myśleli, znaleźli naszych ogrodników i tych szkółkarstwa. Ale to bardzo skomplikowane do tego, bo co? Uwagę zwrócił wywiad, który się okazało właśnie międzynarodowniczej, ten sam cytat, że to jest cytat z tego, który jest i przedstawiciel Światowej Organizacji Ogrodnictwa. Polska, te wchodzą w skład światowy. I ta pompa, już, następnie, o co tutaj chodzi, ta powołało firmy od 23 lat, Expo, podesłowo Expo, czyli wystawę ogrodniczą. Obecnie zajmuje hektary. 17 000 odwiedzających. Zresztą się odbywa. Ponad tym robi patrol. Na Warszawie hala Expo. Tak, ale jest dużo. 330 krajów. Są znani z tego, że bo też te linki znani na świecie, ja to rozumiem, że to jest wystawa branżowa, że tak powiem, bo każda branża sobie robi, takie branże oczywiście są znani. No bo to jest... I teraz taka organizacja... Polska ogrodnicza, odbywają się na terenie każdego tego... No tak, tylko że będzie organizowała w Łodzi. Tak. To ja mówię o tym, co nas do się zajęła, pilotowanie i inne osiągnięcia w wystawie. I czytać. Było to 100 milionów po tygodniu wyborczych. Oprócz wystawy, inwestycjonowo wystawy. Za UKA chyba, to też to. To już jakby już, bo to jest kolejne 2 miliardy na drogi kolejnej, jak się przysłuchamy, Akademii Medycznej. Jego najnowego Expo droga po Kale. I sobie pozyskanie od miasta działu. W pierwszym momencie to było mówione hektara, a teraz już o 70. Zwróciłem na to uwagę. Szpital zostawił ten teren dla mieszkańców. Rewitalizacja, czyli to ma polegać na tym, że konstytucyjna przebiegała. Konstytucja partii. Znaczy, no tej radzie, tak? Ten, który jest zostawiony między Baden-Powell a 3 maja, co będzie kolejnym zniszczeniem, tak? Bo planują wykopać rów i zostawić nam drogę. I wiele takich informacji naprawdę można w tydzień sprawdzić. Nasze miasto się chwali naprawdę, nie wiem czym, łącznie z tym, że wygrało samo ze sobą. Ale czy... Państwo byli konsultowani jakoś? W życiu, no przecież ja się dowiedziałem o tym w wywiadzie. Staramy się o Expo, Zielone Expo i Boże. Dlatego zacząłem sprawdzać, bo zawsze takie rzeczy sprawdzam, tym bardziej jak to u nas się ma odbywać. Czyli oficjalny komunikat do Was nie poszedł, że będą się interesować Waszym... I jeszcze ważna rzecz, może tutaj nie wybrzmiało, ale przez 4 miesiące my łodzianie nie będziemy mieli tam wejścia. To będzie ogrodzone w całości. I obiletowane. Komunikat na stronie Urzędu Miasta wyraźnie o tym mówi. Pani prezydent o tym wyraźnie mówi. 70% miasto my chcemy zyskać na tych 100 milionów. 70% z tej kwoty ma być powrót z biletu. Ja policzyłem na szybko. To jest 100 zł chyba od... 75 zł, przyjmując średnio, że jest to 4 miliony odwiedzających. Tak? A już w ogóle kwestia przyjęcia do Łodzi w chwili obecnej i w tempie, jakim się Łódź rozwija, jeśli chodzi o komunikację w mieście i inne rozwiązania, przyjęcie 4 milionów osób, kiedy my 500 000 osób nie jesteśmy w stanie z kąta w kąt przerzucić do skorków, no to też jest zagrożone. Dobrze, dziękuję za tutaj ten głos. Tutaj Adam, tak? Tak, otóż 2 dni temu na łódzkim forum Skyscraper City odezwał się człowiek z Bułgarii, który jeździ od 10 lat po wszystkich możliwych expo na świecie i odwiedza też te expo właśnie te ogrodnicze. I napisał, że po angielsku, jak postaram się przetłumaczyć na polski, że z tego co oglądał na tych wizualizacjach, to problemem podstawowym z miejscem, które zostało wyznaczone na Expo, jest to, że jest tam za dużo drzew. Dlaczego? Dlatego, że to Expo potrzebuje dużej ilości pawilonów, otwartej przestrzeni, miejsca, gdzie można postawić właśnie kwiatki, warzywka i tym podobne rzeczy. I ogólnie rzecz biorąc napisał nawet, że to Expo nie jest zbyt zielone, ponieważ trzeba będzie wyciąć bardzo dużo drzew właśnie, żeby otworzyć teren na Expo. No i oczywiście też to tutaj było powiedziane, będzie się to oczywiście też, tak samo będzie musiał być zamknięty cały ten teren, ponieważ wejście na to Expo będzie obiletowane. I ten człowiek dziwi się strasznie, że robimy to w środku miasta, bo zazwyczaj ten expa robi się gdzieś pod miastem, gdzie jest ułatwiony dojazd, gdzie są miejsca parkingowe i gdzie nie trzeba niszczyć struktury miejskiej, miejskiego parku zwłaszcza, tak? Tylko dzierżawi się teren, koniec kropka. A przecież pod Łodzią mamy gigantyczne tereny, których można w ten sposób zagospodarować. Amsterdam tak wykorzystał te targi, żeby rozbudować miasto. No ale... Przygotował sobie teren, a po targach po prostu tam zaczęły powstawać osiedla, tak? Bo doprowadził komunikację miejską, zbudował infrastrukturę, po prostu zrobił sobie bazę. Traktując dalej swój podstawowy, narodowy dział przemysłu. Spróbowamy taką sytuację. Jedna rzecz. No ja powiem, bo ja byłem na debacie w 6. dzielnicy, nie wiem czy ktoś z Państwa był. Ona była zaraz po ogłoszeniu wyników, że zgłosiliśmy się do tego Expo. I tam był pan Robert Kolczyński, dyrektor Wydziału do Spraw Zarządzania Projektami w Urzędzie Miasta Łodzi. I był też Dominik Artomski z Nowej Łodzi. Była taka dyskusja, ja w pewnym momencie po jakiejś godzinie podniosłem rękę i spytałem, czy może mi Pan powiedzieć, jakie są szanse i ryzyka, jakie są korzyści i zagrożenia dla tego projektu. I byłem w szoku, jak usłyszałem od tego Pana, że ryzyk żadnych nie ma i zagrożeń. Że oni jakby tutaj nie widzą niczego takiego. Więc ja powiedziałem, proszę Pana, przy każdym projekcie, to musi... nie znam takiego projektu, żeby nie było ryzyk, tak? To jakby metodologia pokazuje... Plan Boski chyba. Plan Boski. No ale no, człowiek jest ryzykiem. Ja myślę, że się jest ryzyko, tak? I byłem zszokowany, no bo Pan jest dyrektorem do spraw zarządzania projektami w naszym mieście, tak? I jakby tutaj nie ma takiej analizy, więc dlatego Cię spytałem, czy widziałeś coś takiego, ale rozumiem, że nie ma czegoś takiego. Nie ma. Pierwsza rzecz, którą próbowaliśmy też uzyskać przy okazji pierwszego Expo, tak? Bo powstała analiza za nasze wspólne pieniądze, czyli podatki, dotycząca studium wykonalności Expo rewitalizacyjnego. Czy ktoś znalazł to studium wykonalności dostępne na jakiejkolwiek stronie publicznej? Próbowaliśmy otrzymać tą analizę, no bo z punktu widzenia przedsiębiorców w tym mieście, a również mieszkańców i podatników, no to podstawową rzeczą jest przyjrzeć się studiom wykonalności przedsięwzięcia, tak? No bo mnie zdecydowanie zawsze interesuje, ile trzeba zainwestować i jaki zwrot będzie z tej inwestycji. No tak, normalnie. No bo jak już inwestujemy w kupienie znaczka Expo, to powinniśmy wiedzieć, ile to nas kosztuje i jaki wzrost inwestycji przewidujemy, tak? Zwrot mierzalny, bo innych nie przyjmujemy, bo nawet ryzyko jest wszędzie mierzalne. W kraju najbardziej posuniętym w ocenie ryzyka wyceniono śmierć obywatela, czyli w Stanach Zjednoczonych. W analizie ryzyka wielu przedsięwzięć jest zagrożenie życia pracownika w projekcie, jest to wycenione w ryzyku w kwocie, w normalny sposób pieniężny, bo wiadomo, ile obywatel jest w stanie przynieść do budżetu w określonym czasie życia. To jest jeden z metod oceny i wyceny wartości życia ludzkiego z punktu widzenia ryzyk finansowych analizowanych w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że dochodzimy do tego, że mamy cel sam w sobie. I w dyskusjach, które prowadzimy i staramy się szukać rozwiązania, wydaje się, że my w Łodzi mamy podstawowy problem braku zbudowania wizji miasta XXI wieku. Wizji całego miasta, bo to miasto powstało z wizji stworzenia miasta przemysłowego. My na początku XXI wieku nie mamy wizji, jak to miasto powinno wyglądać. Co mnie zmartwiło, uczestniczyłeś w wykładzie naszych ekspertów, jeśli chodzi o Smart City. Zajmujemy bardzo dobre miejsce wśród miast wojewódzkich w naszym kraju, jeśli chodzi o klasyfikację smart. Jesteśmy na przedostatnim miejscu. Czyli jest to bardzo interesująca rzecz, wiele do zrobienia i poprawienia, żeby zostać smart. Przepraszam, kto jest od nas lepszy? Zielona Góra. Czyli przynajmniej nie zasłania. Oni już są zieloni. To jest to, że mówimy i dyskutujemy o hasłach, nie mówiąc o tym, jakie są fakty. Fakty zdefiniowane przez ekspertów i naukowców realizujących i uznawanych, kiedy trzeba się pochwalić, że jesteśmy miastem akademickim. Ale zapomina się za chwilę o nich, jak się próbuje dyskutować o tym, jak to miasto powinno się rozwijać, jak to miasto powinno być przygotowane do rozwiązania problemów, które istnieją w naszym mieście, bo tutaj mnie zaintrygowała jedna rzecz przy okazji Orientarium, że ryzykiem były tam te infrastruktury wybudowane w latach 70. W centrum naszego miasta, wzdłuż ulicy Piotrkowskiej, mamy instalacje infrastruktury znacznie starsze, czyli te ryzyka są jeszcze większe. Ale nikt nie mówi, żeby zacząć myśleć, budować ideę w naszym mieście XXI wieku, z zachowaniem najlepszych dostępnych technologii projektowania miasta. Ponieważ wszystkie inwestycje, które dzisiaj są realizowane w ramach rewitalizacji tej, nazwijmy to twardej, czyli remontów, bo innej na razie nie ma, są realizowane przy tradycyjnym projektowaniu, gdzie nie ocenia się trwałości i kosztów eksploatacyjnych, co umożliwia nowoczesne oprogramowanie, tak zwane oprogramowanie pozwalające ocenić szczególnie inwestycje publiczne w czasie z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych. Ciekawostka, w Anglii nie można wybudować publicznego obiektu bez zastosowania tej technologii. Jest to wdrożony standard do tego, żeby realizować efektywne inwestycje publiczne, no bo jesteśmy w stanie na bazie tego oprogramowania ocenić trwałość i efektywność w czasie naszych inwestycji. I z jednej strony jesteśmy tacy nowocześni, bo chcemy robić rewitalizację na najwyższym poziomie, a z drugiej strony nie korzystamy z najnowocześniejszych już dzisiaj dostępnych narzędzi, które są u ekspertów w naszym mieście i eksperci, co ciekawe, świadczą usługi eksperckie, ale poza Łodzią. I tam są bardzo często lepiej docenieni niż u nas. Ja Cię zatrzymam. Ja mam jeszcze taki apel, bo zbliżamy się do końca, a pojawił się tutaj chyba u Pana głos na początku. Co my możemy z tym zrobić? Ja bym się na chwilę zatrzymał przy Orientarium. Czy Państwo macie pomysł, czy można coś z tym jeszcze zrobić? Pan, jeżeli ja mogę skończyć moją myśl, to oczywiście pierwszą rzeczą, tutaj do tego, co Pan mówi, na koniec chciałem nawiązać, to jest absolutny brak wizji tego miasta. Ja mieszkam w tym mieście 60 lat a od 20 próbuję ze wszystkimi po kolei, jako i akademik, i artysta, i nauczyciel i tak dalej, przyjaciel różnych kolejnych ekip, dowiedzieć się, jak wygląda to miasto. I za każdym razem pytanie, jaki jest pomysł na to miasto, powoduje, że zapada cisza, szczelno padają i to przecież głośno nie powiemy, żeby jak najwięcej kasiora do kieszeni włożyć. No jaki jest pomysł w ogóle? No, był już kiedyś pomysł, żeby to było zielone miasto. Pamiętam przez wielu lat, kiedy o Polsce, o Łodzi w Polsce była taka brzydka propaganda, że to jest szare miasto, to my odpowiadaliśmy, ale my mamy najwięcej zieleni z dużych miast. Udało się to wszystko wyciąć, to nie, czyli nie zielone miasto, nie akademickie miasto. No to akademickie miasto to jest w ogóle dramat po prostu. No. Mamy architekturę, prawda? No, dorobiliśmy się makabryły właśnie. No. Wypalić tych architektów z tego miasta, filharmonię, najbardziej efektowny z tej strony Europy budynek, wywaliliśmy, żeby profesor z Krakowa postawił budynek. Zresztą rąbnął się metr, w związku z tym trzeba było szklaną fasadę zrobić. Nie dlatego, że był taki projekt, tylko dlatego, że się rąbnął metr. No. W życiu o to nikt o tym nie powiedział, nie przeprosił, nie zapłacił. Kto zburzył dworzec kaliski? Ja próbowałem przez 8 lat dojść do tego. To jest jakaś tajemnica w ogóle. No. No, może wróćmy do tych konkretów, co możemy zrobić. Na przykład my w redakcji stwierdziliśmy, że przy okazji orientacji... Proszę Pani, to jest konkretna rzecz. Trzeba powiedzieć, jakiego chcemy miasta, my obywatele. Czyli trzeba powiedzieć, jak władze sprzedają Łódź na forach ekonomicznych. Na forum Europa-Ukraina sprzedawano nas jako tanie miasto, taniej siły roboczej. Niemcy byliśmy prezentowani jako miasto taniej siły roboczej, promujące się za pomocą chińskich gumek. A w Katowicach było jeszcze fajniej, bo było miasto taniej siły roboczej, wykształconej w lokalnych uczelniach, ale nie było jakich lokalnych uczelniach, a promowali się za pomocą wietnamskich chyba majtek. No dobrze, ale teraz mówimy jakby wizja miasta, to jest, my tę dyskusję prowadziliśmy przy okazji konsultowania strategii w 2012 roku, powtarzamy to oczywiście nieustannie i to jest takie zadanie na myślenie strategiczne w kolejnych latach. Jeśli pytamy, co możemy zrobić teraz z orientarium, myśmy też szli do wniosku, że jedyne, co jesteśmy w stanie jako, jako redakcja na przykład, to monitorować bardzo blisko tą inwestycję, cały czas wysyłać zapytania, co się dzieje. To jest jeden z tych projektów, też nie wiem, jaka jest ostateczna decyzja, to miał być jeden z tych projektów, które są w projekcie Wybuduj, tak? Tak. I teoretycznie, jak rozmawialiśmy z ekspertami, mówią, że nasze szanse wpływu są niezbyt wielkie w momencie, kiedy już wszystko jest przetarcie ustalone, jak to ma wyglądać. Natomiast doświadczenie pokazuje, że kiedy instancje odpowiedzialne za budowę czują na swoim karku nieustający jednak wzrok, oddech i monitoring, to kontrolują. Tak na przykład nowe centrum Łodzi jest dobrym ten projekt wyglądał zupełnie inaczej. I wyglądałby dzisiaj inaczej, gdyby nie zaczęło się później na ruchy społeczne. Natomiast ja bym się zastanowiła jeszcze, co z tym zielonym ekspertem. Naprawdę te decyzje nie zapadły wbrew tej retoryce pani prezydent. Marta, dramatyczne pytanie, nad czym się zastanawiamy? Co nad orientarium czy nad Expo? Co? Nie, nad Expo. No chodziło teraz o tą zieloną część. No. Słuszne założenia pana, który stwierdza, że do czego głównie ma to służyć. Pan bardzo jasno powiedział, do tego, do promowania, do przemysłu lokalnego, do przetwórstwa i tak dalej. I teraz pytanie do władz. Jaką część kwoty, którą przeznaczają na organizację Expo, przeznaczają na dokapitalizowanie konkretnych łódzkich przedsiębiorców czy miejsc, gdzie ten przemysł ma się rozwijać? Wszystko i do tego chodzi o kapitał pożyczkowy czy jakieś ułatwienia. Chodzi o to, żeby się domagać, żeby w którymś kierunku to miało sens, bo wiecie, tak. Pytanie jest takie, czy te branżowe organizacje, które się tym zajmują, zostały poinformowane w ogóle, że jest taki plan ze strony Łodzi? Jak do tej pory myślę, że żadna z organizacji nie została zaproszona do konsultacji założeń projektu Expo. Bo robi to firma, sklepach pan powiedział. Ale nie chodzi kto to robi, tylko po prostu no, logika nakazuje, jeżeli to ma promować lokalnie, to trzeba zaprosić. Ja powiem tak, i tutaj wracając do tej historii z 1912 roku, to zorganizowało Stowarzyszenie Resursa Rzemieślnicza Łódzka, nie Urząd Miasta Łodzi z tamtejszego okresu. I hasło wyjątkowe. W okresie, kiedy nie było Polski, hasło było: promujemy przemysł krajowy. Czyli można powiedzieć, że nasi dziadkowie i protoplaści w tym mieście myśleli w sposób przedsiębiorczy, ponieważ najpierw jest stworzenie miejsc, gdzie łodzianie będą zarabiać i odtworzymy magnetyzm tego miasta, gdzie ludzie przyjeżdżali do pracy, tak? Do Łodzi przyjeżdżano zarówno w XIX wieku, jak i w XX wieku, jak i w latach minionego, jasno zdefiniowanego systemu, po to, żeby pracować. Pracować i realizować swoje cele życiowe. Dzisiaj Łódź się dalej wyludnia. Pomimo tych wszystkich haseł, o których się mówi, że się poprawiło, nadal spada i najgorsza rzecz, która się dzieje, o której się nie mówi, a którą zaczynamy obserwować, bo najczęściej przed statystykami są opinie, ale opinie osób i ekspertów, które obserwują dokładnie sytuację bieżącą. Dzisiaj bardzo często Łódź przestaje być pierwszym miejscem wyboru miejsca studiowania w województwie w wielu regionach. Południe wybiera Wrocław i Kraków, północ bardzo często Poznań, wschód Warszawę. I to jest to, że oprócz tego, że kształcimy osoby w naszym mieście, które bardzo szybko je opuszczają, czyli nie zostają tutaj realizować się, tylko wyjeżdżają i poszukują pracy. Najciekawszym był taka jedna z dygresji. Mamy nadzieję, i to my łodzianie powinniśmy zrobić, żeby wykupić billboardy we wszystkich wojewódzkich miastach, takie jak były sfinansowane przez Poznań. Skończyłeś Politechnikę w Łodzi, przyjedź po pracę do Poznania. Takie billboardy były w naszym mieście. Nie wiem, czy Państwo kiedyś zwrócili uwagę. Tak. Ja pozwolę Pan, że wetnę się z jednym zdaniem. No więc ja jeszcze raz do tego wracam, że najważniejsza jest wizja miasta. Mieliśmy taki pomysł i nawiązuję tylko do tego, co Pan mówił, że to jest miasto akademickie, mamy 23 uczelnie, w związku z tym nie robimy nic, oprócz tego, że na niektórych logatkach jeszcze stoi Łódź miasto akademickie. Jedyny skutek tego jest taki, że deweloperzy zachodni najczęściej, ja akurat mam przykład Włochów, ale też cwanych adwokatów łódzkich, wykupują w Śródmieściu całe piętra zabytkowych kamienic, które przerabiają na pokoiki dla studentów, wywalając wszystko ze środka, demolując to wszystko, ponieważ miasto nie zarabia na tym, że są studenci. Ja widziałem parę, w Stanach widziałem miasta, które są, otaczają uniwersytet tak naprawdę. Żyją z tego uniwersytetu, prawda? Tutaj skutkiem, nawet to tutaj jest skutkiem tego pomysłu nauki akademickiej jest, śródmieście się opróżnia, wyjeżdża lato i wyjeżdżają studenci, rozumiesz? No. My w naszych dyskusjach i spotkaniach zdefiniowaliśmy i myślę, że tutaj chcielibyśmy zaprosić wszystkich do dyskusji, bo my twierdzimy, że Łódź powinna być taka, jaka była, czyli było to miasto przemysłowe, wytwórcze. Przemysłowe, wytwórcze, bo największym kapitałem tego miasta jest dzisiaj położenie. Położenie, jesteśmy w centrum Polski, w centrum Europy i ostatecznie na skrzyżowaniu autostrad, które promujemy od 30 lat, że będzie. Nie no, powiem tak, to jest informacja od jednego z inwestorów holenderskich. Przy 15 prezentacji proszę już nie mówcie, że będzie tutaj skrzyżowanie autostrad, tylko zbudujcie. Ale on przyjeżdżał od zmian. I na początku zawsze mówiono, że to będzie. Naszym zdaniem największym potencjałem tego miasta, który pozostał, to były również kompetencje techniczne, o których zapomniano. Przecież przemysł włókienniczy, równoległym przemysłem rozwijającym się razem z przemysłem włókienniczym były maszyny precyzyjne. Maszyny precyzyjne, dzisiaj automaty precyzyjne są jednymi z najdroższych maszyn na świecie, tak? Mamy określone kompetencje w społeczeństwie i te kompetencje powoli zanikają niestety, ponieważ rozwijane są inwestycje zachodnich inwestorów, gdzie dzisiaj kompetencje jest przyciskanie jednego przycisku, tak? Czyli bycie automatem przy prasie jakiejś automatycznej w montowni albo skręcaniu rzeczy w montowniach. Naszym zdaniem przywrócenie Łodzi tożsamości produkcyjnej, powiązanej z potencjałem akademickim. A, no właśnie, niech pan patrzy na technikę łódzką, jak wygląda inwestycje, jak wygląda polityka wrocławska, poznańska, co się w międzyczasie, jak to poszło do przodu, a to jak ona sobie demolka, to tak jak w tym opowieści Expo, tylko w papierach to dobrze wygląda. I to są elementy, wokół których chcielibyśmy, żeby otworzyć dyskusję o tym, co powinno być tożsamością Łodzi, tożsamością i nowym otwarciem na przyciągnięcie mieszkańców. Przyciągnięcie mieszkańców, żeby utrzymali tą infrastrukturę, którą dzisiaj budujemy. Bo ten dworzec, który powstał, ktoś musi go za chwilę utrzymywać. Tak? Planowane są kolejne inwestycje, które trzeba utrzymywać. I jest jedna istotna rzecz, na którą musimy zwracać uwagę. To miasto miało wyjątkową specyfikę przed II wojną światową. Tutaj własności komunalnej było 2%. I były tereny zielone, największy las miejski, czyli ci przedsiębiorcy, podobno tacy niedobrzy, jednak dbali o to miasto i to środowisko w tym mieście. A my dzisiaj zabudowujemy jedne z ostatnich korytarzy przewietrzania miasta, Doliny Rzeczne, które były przez długi czas chronione tylko i wyłącznie po to, żeby stanowiły naturalny korytarz przewietrzania miasta. Ja ucinam, przepraszam. Ostatni głos, Krzysztof, i kończymy, bo jesteśmy po czasie, a niektórzy byli zakontraktowani. Przepraszam. Co dziełać, moim zdaniem? Znaczy ja nie wiem co robić, a mogę wiedzieć, co my będziemy. Myśmy jako Stowarzyszenie Źródła istniejemy 25 lat już i dzięki temu to istniejemy i dobrze się mamy, że zupełnie już od początku prawie nie wierzymy w żadne konsultacje społeczne, jakieś dialogi obywatelskie z urzędem, jakieś tego typu rzeczy. Zupełnie po prostu się od tego odcinamy i tego na pewno trochę orientalnie, bo to w tej sprawie nie będziemy robić, to zresztą już jest za późno prawdopodobnie. My jedynie co będziemy robić, to będziemy po prostu trollować te inwestycje, ponieważ uważamy, że to są zmarnowane pieniądze i co roku będziemy 22 miliony jako wszyscy mieszkańcy tracić i będziemy po prostu dokładnie też monitorować i ujawniać wszystko, co tam się dzieje, ile tych pieniędzy tracimy. Niech ludzie sami wyciągną wnioski. No, jeśli będzie im to odpowiadać, że z ich podatków co roku 22 miliony idą na dofinansowywanie tego, no to my nic nie poradzimy. A przepraszam, czy to zielone, tak zwane zielone Expo też możemy trollować. No. Bo tutaj jeszcze nic nie zostało zrobione, a zapowiada się po prostu tragedia dla nas, tak? No my jako organizacja ekologiczna nas też ogród zoologiczny bardziej interesuje, ale wycięcie parku 3 Maja, a Noela też można zmarnować. Więc też oczywiście to możemy trollować. Ile to przyniesie efekty, nie wiemy, ale No teraz musimy, chyba pokładać nadzieję w Radzie Ministrów, tak? Że się rząd nie zgodzi. Dokładnie tak. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za cierpliwość i zapraszam na kwietniową debatę 17 kwietnia.